Czemu to wszystko trzeba wybierać? Najgorzej! Zawsze mnie to irytuje, że część rzeczy nie jest, powiedzmy, domyślna. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Czym ja chcę grać w Tank Memes 1? Pewnie jakimś wojem, bo nie. Chciałem powiedzieć, że nie umiem, ale w sumie nigdy nie próbowałem aż tak bardzo. Podejrzewam, że umiałbym, ale jednocześnie trochę się boję grać magiem w Source 1. Więc chyba powstrzymam się od niemądrych pomysłów i wezmę sobie Wariora zwykłego, zwyczajnego. Sang Deck, Attunement to nie potrzebuję, Intelligence Five nie potrzebuję, to chyba najbardziej się będę zgadzać. Ach, rzeczy są jedyne oczywiste. Niech będzie Slimka. Twarz nie będzie pospolita. Z kłócem. Kłuc najlepszy, najsilniejszy. Włosy szare jak ja, bo jestem stary. Let's go. Nie powiem, wykurwianie białego ekranu na twarz nie jest najprzyjemniejsza z rzeczy. Nabadajcie klucze, bo chcę stąd wyjść. Zastanawiam się w sumie, jak daleko będę w stanie dojść w tym tak zwanym międzyczasie. Względnie w której grze, powiedzmy, najdłużej będę w stanie przeżywać. Znaczy, powiem szczerze, że domyślam się, w której grze będę najdłużej przeżywała, w której grze będę chciał najmniej przeżywać, ale o tym się nie rozmawia. Nie, ja dzisiaj jestem bardzo pozytywnie nastawiony i nie będzie żadnego narzekania na żaden z tytułów, który jest możliwy. I tego się trzymajmy. Dziękuję, panie Sandales, już wszystko wiem. Już nic więcej nie muszę wiedzieć. Tutaj nie chcę się z demonem bić, aż takim masochistą nie jestem. Więc po prostu sobie biegniemy. Znaczy nie wykluczam, że byłbym w stanie pobić demona, ale nie chcę siedzieć godzinę na jednej walce, więc sobie po prostu odpuszczę. Tarcze, dajcie tarcze. Tarcza nigdy nie zaszkodzi. Nieironicznie pewnie tarcza jest w tej chwili da mnie lepszą bronią niż moja właściwa broń. Wcale bym się nie dziwił, gdyby tak było. Dajcie longsword, bo jest znacznie silniejszy. Teraz nic, tylko obijać się o każdą ścianę, jaka tylko istnieje. Co gorsze, jestem w stanie absolutnie w to uwierzyć. Bo ile w Elden Ringu obijanie się o ścianę aż tak bardzo nie istnieje, tak w Dark Soulsach. Jest o to nieprzyzwoicie wręcz łatwo. Tutaj była kulka? Te. Spadniesz? Tak, spadniesz. Dziękuję. A propos. Ho, ho, ho! Zaczyna się dobrze. Spoiler, upadek tutaj kompletnie nie był planowany. Właśnie, co mi przypomina. A, Dark Souls 1 miały strasznie niskie wymagane statystyki, żeby fastrolować. Trzeba będzie coś z tym zrobić. A to, czy ja tu miałem klucz? Nie, jest zamknięte. Dobra, to powiedz mi, co tu otworzyłeś, bo tutaj bodaj S tu zbył. Estusa. Estus. I klucz. Nice. Słyszałem, jak coś umierało. Nie wiem, co o tym sądzić.
To jest jedna z tych rzeczy, na które pewnie narzekać nie będę, że sobie przeciwnicy losowo umierają i dają mi ich w duszę, ale jednocześnie jest to dziwne. Nie no, będę musiał zaraz tego, zaraz sobie uszczuplić, że tak to ujmę, bo nie wytrzymie. Tylko, że to deal od 30% chyba, bo... No to nawet aż tak dużo chyba nie muszę zdjąć. Jeszcze nie. Bez hełmu? Tak, dobra, mam fastrolę. Można żyć. Żyć, nie umierać. Dasz mi coś? Nie dasz mi nic. A szkoda. Dajcie mi do tego Tauros demona, który to jest. Tak, Tauros. Azylon demona. Blisko wystarczająco. Strzelam z teama i co gorsza nie widzę tego, co tam się pojawiło. Więc będę musiał zaraz zerknąć. To był zły timing. Mam zły timing na dole. Nie podoba mi się to. Mam wrażenie, że to mnie powinno trafić. To już mnie za to trafiło jak najbardziej. A, dawaj. Najgorsze jest to, że po Elden Ringu można mieć takie przyzwyczajenie, że bossowie będą robić ataki, które są strasznie opóźnione. Tak było, nie zmyślam. Nie chciałem tego używać, ale raczej nie będę potrzebował już dalej tych estusiant, byle tylko do Firelink dolecieć. Tu gdzieś coś było i nigdy nie pamiętam gdzie dokładnie. Chyba tutaj jest duszyczka. Ciekawe, czy istnieje jakiś sposób, żeby tutaj nie zignorować cutscenki i po prostu wypaść poza mapę. Znam, że cię tak, ale wolę tego nie sprawdzać. Dobra, odpocznijmy sobie. Co by tu dawać staty? Wszyscy wiem, że siła jest najważniejsza. Co resztę statystyk da się jakoś obejść? Siłę, nie? Trzy humanity. Ogólnie to jest strasznie dużo rzeczy do zgadnięcia. Jeżeli się będzie chciało pochoić jakoś. Tylko trzeba dokładnie pamiętać co gdzie jest. I wykonywać pewne specyficzne skoki. Co wbrew pozorom oczywiste nie jest. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo teraz tak wchodziło się tu. I chyba tędy. Jeżeli dobrze pamiętam, tu się wbiegało. Tu się na górę wchodziło. I tu się wskakiwało, tylko to jest ta nie do końca oczywista część, niestety. Zwłaszcza, że jakiś tam drobniutanki fall damage dostajemy, więc teoretycznie nie mamy nieskończonej liczby psów, ale jednocześnie mamy też ognisko zaraz obok, więc to nie powinno stanowić jako takiego problemu. O, to chciałem zabić. Gromada skrzynek do otworzenia. W Invader właśnie nie będę, bo serwery online nie żyją. Może to i lepiej. Morgenstern talizman. Homal bony. Czy tu jeszcze jakaś skrzynka była? Chyba nie. Tutaj jest jedna. Tutaj jest to, a tutaj na dole co gorsza są szkielety. Duże ilości szkieletów. Na szkielety w early game są generalnie nieśmiertelne. Więc jedyne co chcę zejść to zgarnąć rzeczy, które tu leżą. Konkretnie to.
To i tam gdzieś jeszcze coś jest. Słyszę, co się ze mną dzieje, spokojnie. Tak, żeby nie było wątpliwości. Dobra, jeszcze to. Binokle. I teraz tylko przerolować się przez 7000 różnych szkieletów. Najlepiej tak, żeby nie utkwić nigdzie. A chyba już mi się to udało. Well then! Powinienem się tego spodziewać trochę. No dobra. To jedynkę na razie odstawiamy wtedy. Tylko ją wezmę o ciachnę. Wezmę to ciachnę. I wiązajmy to. Dam kmimstwa, let's go! Może tutaj wytrzymam trochę dłużej. W sumie powinienem się spodziewać, że szkielety mnie tak kompletnie upierdolą. Ale jednocześnie pokusa zgarnięcia wszystkich przedmiotów tam była zbyt silna. Nie można było jej się oprzeć. Jak się nazywasz? Spinki. Powiedziałem Spinki. Tak, jestem Spinki. I teraz kim my chcemy być tutaj z kolei? Wojownik, rycerz, miecznik, bandyta, kleryk, czarodziej, odkrywca. Zdeprawowany. Dobre pytanie. Odpowiedź, że znowu Warrior. Jednocześnie nie chciałbym za bardzo powtarzać klas. Może magiem? Magiem z drugiej strony chciałbym tutaj w trójce co chyba dziegać. A tutaj nie ma jako takiego piromanty jednocześnie. Kleryka na chwili jakieś 17 tysięcy razy. Spróbuję zagrać czymś się bardziej powiedzmy pod Dexa może. Czyli też mili, ale pod mniej siłowe rozwiązania. Jezu Chryste, widzę te 4 wigoru i już gdzieś tam w środeczku płaczę. Ale fajnie będzie. Nie, nie, niestety, proszę. Chcę Petrified Something czy Ascetica? A, daj mi Ascetica, będzie fajnie. Wyglądu raczej zmieniać nie będę. No i dobra, a jak już tu jestem, to skoczę sobie na górę. Ogarnąć przedmioty ze skrzynki. Siemane Fiji do odnawiania sobie ludzkości po śmierci. Oby jak najrzadziej, ale pewnie mi się przyda jako tako. Tutaj wychodzimy z powrotem, czyli to co chciałem zrobić. I teraz gdzie tu się szło? Przez most się szło. I tutaj bodaj. Jep, tutaj. Teraz jak to się robiło? Żebym to ja pamiętał. Wiedzę, jak się pałę stansowało w bronie w tym. Dark Soulsach 2. Jezu, zapomniałem kompletnie. Dobra, przynajmniej o tyle dobrze. Jezu, że jeszcze nie zapomniałem jak się roluje. Co biorąc pod uwagę wspaniałe adaptability nie jest aż takie oczywiste. Na szczęście radzenie sobie z cyklopami nie jest problematyczne, bo one, jeżeli się je zachodzi tak powiedzmy od boku, to jedyne co tu było zejść to na nas usiąść. Więc wystarczy robić mniej więcej to. O, w ten sposób. Tutaj grid 101, ale na szczęście mnie nie pokarało. Kamienny pierścień. Czy to coś jeszcze było? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Tutaj coś leży. Żywica złotej sosny. Bup.
I wracamy z powrotem, bo to już będzie bodaj wsio. Nawet jeżeli pasa kamery mi niekoniecznie pomaga zobaczyć, czy wsio, czy nie. Ale dobra, idźmy dalej. Właśnie, co mi przypomina. Aż tutaj szybko się bani zużywają. Przedmioty leżą, odejdźcie. Dobrze idę? Tak, dobrze idę. Tutaj mamy nasz tutorialowy fragment gry. Każdy z tych fogate'ów teoretycznie można pominąć, gdybyśmy chcieli, ale po co? Każde dusze się przydają na początku, bo potem... czy jest to jakiś oponent oczywiście, że tak? Muszę sobie przypomnieć, jak się do tego poestensowało rzeczy. Aż momencik, bo mnie to ciekawi jako tako. Teraz się okaże, że ja po prostu mamy ten. Mam albo nie odpowiednie statystyki, albo noszę różne bronie. Aż nie, no wydaje mi się, że z mieczami to powinno działać. Bo wiem, że potrzebuję statystyk razy półtora też, czego Sejmiter wymaga. No właśnie, ile ty wymagasz? 7-16. No to nie, na pewno nie będę miał tego Adexa. Bo wtedy siły bym potrzebował, jeżeli dobrze myślę, 10 i Dexa tutaj 15, tu 24. Jezu, 24 Dexa, chłopów popierdoliło. Skąd ja wam wezmę 24 Dexa? No i będę miał po prostu na razie dwie bronie, I guess. Też nie jest tak, że to coś złego. Ogólnie fajny moveset ma ten Sejmiter. Teraz jak na to patrzę. A, ty se strzelaj. Nie boję się twojej... Powiedziałem, że się nie boję swoich strzał, więc proszę nie każ mi cofać tych słów. Chciałem też powiedzieć, że to tutorial, więc ciężko tego umrzeć, ale przypominam, co udało mi się zrobić w Dark Soulsach 1, więc... Ech, lepiej się powstrzymał od gadania głupich rzeczy. Skopmy drabinę. Bo stąd się nie spadało chyba. Nie. Też nie, tutaj można było spaść. Jasne. I tutaj mamy przedmiocik z konkretnie duszę kolejną. Dobra, kolejne Fogated, w tym byliśmy, to teraz to. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, jak na to, że ja zawsze jestem tą osobą, która lubi Dark Soulsy dwójkę, to jest to chyba część, którą powiedzmy ostatnio grałem najdawniej. Czemu nie biegnę? Okej, już biegnę. Byłem pewien, że za krótko, za skok, albo za późno. Oj. Ups! Pamiętacie, co mówiłem o tym? O umieraniu w tutorialach? Dobra. Let's go Dark Souls 3. A żeby było ciekawiej, to w Dark Soulsach 3 będzie... Assassin czy CSR? Bo obie te opcje są tak naprawdę w miarę okej. Teraz jak o tym myślę. Różnica jest taka, że Assassin nie ma speli ofensywnych na początek. Piramato na pewno nie chce, to jest kwestia Assassin czy CSR, ale przez to, że CSR ma spela, to będę CSR-a. Co z tego się najbardziej opasało brać na początek? Brancha.
Let's go. Przydałoby się jeszcze tego jakiegoś bota, który mi automatycznie grę zmienia, ale to już trochę przekracza moje możliwości na chwilę obecną. Szczerze mówiąc, po cichu liczyłem na to, że będę jednak trochę dłużej siedział na poszczególnych tytułach. Więc fakt, że aż tak szybko się wypowiedziałem, trochę mnie niepokoi. Ale przynajmniej pozwala mi to, powiedzmy, nie zapomnieć, gdzie jestem w danej grze, tak? Więc na przykład nie będzie sytuacji, ej, czekaj, gdzie ja duszę zostawiłem? Bo to dopiero siepa. Proszę kryształowo jaszczura. Niestety, jako że kryształowa to magia jej się za bardzo nie ima, więc będziemy musieli walczyć z nią w standardowy sztyletowy sposób. Czy ja właśnie próbowałem kopać? Mam nadzieję, że nie. Ona się jeszcze zadmachnie. O nie. Mylę ataki. Dobra, to jest moment na riposta. Na szczęście riposta sztyletami trochę dada. Bo inaczej ta walka by się dłużyła, dłużyła. Proszę go nie tnijmy się, tak? Roll. Wystarczy jeden. No i zastanawiam się, ile z rzeczy, które powiedzmy się wykorzystuje w Elden Ringu, można przenieść na Dark Soulsy. Typu nie rolowanie w stronę przeciwników czy coś. Na pewno tak często gameplayowo Trójca jest mimo wszystko najbliżej do Elden Ringa przez to, że jest to jednak w miarę szybka i płynna gra w porównaniu, ale to wciąż jednak nie jest to samo, zwłaszcza że no movesety w Elden Ringu są dużo bardziej, powiedzmy, zróżnicowane, jeżeli chodzi o jakieś takie prędkości, czy opóźnienie właśnie. Tutaj psa żadnego nie było, psa żadnego nie było, na szczęście. Nienawidzę psów w Dark Soulsach. Jedyne dobre psy, tak nie mają skorupy na plecach. Fajnie to w ogóle wygląda, że mam tak idealnie praktycznie podobno wszystkie paski. Ulala. To już za to fajnie wygląda. Zróbmy to jeszcze raz, tylko takich należy. Tym razem nie dajmy się zmemować. Tak, tu się robiło to. A właśnie, skąd to się robiło? Z tej skały chyba. Ops, nice. Udało się wyjątkowo. To nie jest oczywiste. To jest jak najbardziej oczywiste. Nic cię nie wydopiło. Dobra, ile was tu jeszcze jest? Tu jesteś ty. Nie zajdę cię od tyłu, a szkoda. Cały czas miałem wrażenie, że kogoś jeszcze to słyszę. Może ciebie? Możliwe, że to był on. Dobra, jak oni chcą we mnie strzelać, to ja też pokażę im, że mogę. I guess. Mam dość dużo many akurat. Czemu nie mogę się na niego zlokować? To naprawdę było za daleko. No jest, te spele dużo zadają. W porównaniu do HP-ków.
Ale fajne bombki, to też nie mogłyby mi się przydać, ale nie wiem, czy będę z nich korzystał. Dajcie im potem mój ważny sztylet. I co, nasz drugi boss dzisiaj? Wyłaś miecz. No dawaj. Leżeć. Powiedziałem coś. Timing. Było tak blisko, żeby go sperfektować. Sadzę. Ważne, że padł. Ember i stol, więc przy okazji mam trochę więcej HP-ków już. Co duchuję? Cześć, samuraju. Stwierdziłem, że jak Xavi dzisiaj nie streamuje, to ja się losowo wbiję. A jako, że ten, że regulamin obowiązuje też moderację, to nie ogłaszam tego. Mam nadzieję, że Discord pokazuje, że streamuje, bo jak nie, to będzie im przykro. Aczkolwiek ostatni raz, jak to sprawdzałem, to pokazywał. Chcesz polecieć tu? Chyba nie chcesz. W awatarze to chyba nie Shinji. Aż czekaj. Muszę się zastanowić, co ja właściwie mam w awatarze. To jest najgorsze. Nie, to zdecydowanie nie jest Shinji. Boże, jeszcze nie to ogę włączyłem z powrotem, wyśmienicie. Żeby nie było tak, mam wszystkie trzy gry odpalone na raz. Proszę nie kwestionować. W awatarze na Twitchu mam Misaki z Welcome to NHK. I tak było to w dzień dobry, pan Ponczuchu. Pani Ponczuchu. Granie z tym się rozpoczął gdzieś koło 15. W tak zwanym międzyczasie zdążyłem już zaliczyć bardzo intensywne wyjebki na Dark Soulsach 1 i 2. Z czego w dwójce... Najbardziej oczywisty sposób, w jaki tylko się dało, się wyjebałem, czyli spadając w przepaść. A ja w jedynce stwierdziłem, że nie, on na pewno da matę zgadnąć się przedmioty kresu obok szkieletów, prawda? Prawda? Spoiler, że zabiły mnie. Ale przedmioty zgadnąłem. Więc wszystko jest okej, prawda? Czytałem całą mangę. Całej nie, oglądałem anime i czytałem trochę nowelek. Z tego, co się orientuję, anime jest trochę inną wersją mangi, taką lżejszą trochę, jednocześnie trochę bardziej rozbudowaną. Więc tutaj nie mogę tak w 100% powiedzieć, że wiem, co tam się dzieje jako tako. Bo fragmentami mangę czytałem, tak? Na tyle, na ile lokalna biblioteka mi pozwoliła. Bo u nas w bibliotece były tam 3 czy 4 tomy chyba. Nie tyle, ile bym chciał na pewno. Tyle jestem w 100% pewien. Czy możesz mi nie uciekać, jaszczurko? No z tego co pamiętam, manga ma, tak powiedzmy, dużo bardziej dosadne pokazywanie jakichś prochów, nieprochów w myśli samobójczych i tak dalej. Ale to mówię, to jest takie bardzo na zasadzie coś kojarzę, a nie, że jestem pewien. 500 stron książki o krwi liniowej, przykro mi. Dobra, korzystając z tego, że jestem magiem. Korzystając z tego, że jestem magiem i nie mam absolutnie za grosz honoru.
Do tej łajzy nigdy nie będę miał honoru. Haha. 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 A co internet heavyka mogę, jak on nie doluje? Wydaje mi się, że najbardziej czaso koszto efektywne, że tak powiem. Jest. Wiem, że zostawia rzeczy, ale jednocześnie nie będzie mi się chciało wykonywać tego skoku, który o dziwo wyszedł mi za pierwszym razem. Więc na razie wracam tutaj. Najwyżej zaraz wyjdę sobie z Firelinka, żeby tutaj wejść z powrotem. Zwłaszcza, że tam można iść po prostu w, powiedzmy, na piechotę. Bla bla bla. Nie ma nic wam do oddania. Tu jest szeldzik. To jest to i szło się w tę stronę. Tu jest niewidzialna ściana, która mnie zaprowadzi do pierścienia, który jest bardzo ważnym przedmiotem. Oddawać. Kowe to Silver Serpentine, który sprawia, że dostajemy więcej run. Tak, run jest za dużo Elden Ringa pomocy. Człowieka skrzywdził Elden Ring i teraz będzie mówił tylko o runach zamiast o duszach. Dosłownie nie da się. Nie da się tak żyć. Dobra, ten się wychodziło, ten się wychodziło. Bo chcę iść po przedmioty z Swordmastera. Jeszcze tak w temacie mang anime, kompletnie zaskoczenie mnie wzięło, że widziałem dzisiaj na tych stronach zbierających mangi, że wyszedł już ostatni chapter Kagui, gdzie kojarzyłem, że on miał być dopiero w listopadzie i takie, hold up, czemu ja tego nie czytałem? Oczy Katana plus zestaw Swordmastera. Nie wiem, w pewnym sensie jest to jakiś tam, jest to jakiś koniec epoki, jakby nie patrzeć. Czy mogę się na niego zlokować? Nie? Nie? No dobra. Wow. Odda to lepiej. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Mówię, z tego co pamiętam, on miał, jako tako, wyjść drugiego, czyli jutro dopiero. I to nie wiem, czy jego czasu. Więc to, że on jest, to jest... Coś, co podejrzewam, że po prostu zostało wylikowane, czy kichuj. W każdym razie, jako tako jest, można już go czytać i teraz skupić się na drugim, najlepszym tytule Mistrza Aki. Który notabene też będzie miał adaptację anime jakoś w przyszłym roku. Co nie, to będzie ciekawe. No dobra. Firekeeperko, proszę daj mi poziomy. O, najgorsze jest to, że jest jedna broń, na której mi zawsze zależy, żeby ją nosić i bardzo lubię po nią grindować. Tylko teraz to był Lothric Nightsword. I Lothric Nightsword wymagał absolutnie chłopiewych statystyk. Albowiem wymaga on 11 w siłę i 18 dexa. I jak tak to zdaje, to brakuje mi idealnie jednego dexa. Czy mam duszę, żeby tyle zjeść? Ile mi da jedna taka? Za mało, co? Jep, 200. To będzie mi brakowało tak czy jak. No nic. Chociaż pójdziemy sobie z tu, skał lepszymy. Nie no, jednak niebieskiego możemy mieć, jako że jesteśmy bądź co bądź magiem podobno. W Firelinku chyba nic więcej nie było jako tako do zrobienia. Jeżeli mnie pamięć nie myli, mógłbym teoretycznie z każdym pogadać tyle ile wlezie, ale nic mi to nie daje. Więc po prostu sobie grzecznie i kulturalnie usiądę i polecimy w jedyny cel, do którego możemy się obecnie udać. Czyli na wysoki mur Lothric.
Chciałem powiedzieć lotyryka, ale w sumie to nie do końca jestem od lotyka, tylko po prostu modlotyk. Powiem tak 100% tak szczerze, do starszych tytułów strasznie dziwnie się wraca. Ej, potem jeśli grało w Elden Ringa, głównie przez to, powiedzmy, jak zwarte są wszystkie lokacje w porównaniu. Bo człowiek tak sobie zdaje sprawę, że gdy, na przykład tutaj, tak, gdybym chciał sobie przeraszować do... A Boże, zapomniałem o tym łuczniku, fuck me. Właśnie. Łuczniku, łuczniku, jeden chuj. No zaraz lepiej. A jeszcze jakby się dało zlokować na tego kundla, to już w ogóle byłbym szczęśliwy. No widzicie. A na tego drugiego kundla? Też się da, nice. Teraz czy jestem kompetentnym graczem? Czas przekonać się, czy jestem kompetentnym graczem. Zobaczmy. Nie! Nie jestem za grosz kompetentnym graczem. Ostatnio miałem jakąś taką ładną serię, kiedy wszystko co się dało w kwestii parowania mi wchodziło. I z jakiegoś powodu poczułem się tym takim wzmocniony, że może jednak jakoś zacząłem ogarniać. Spoiler, tak jak widać okazało się, że trochę niekoniecznie. A halabarda, nice. Aj, o jeden za dużo, ale to już go zabiję. No bo i tak generalnie ta część, do której właśnie poszedłem, jest w miarę na chwilę obecną zamknięta w sobie, że tak to ujmę. Więc nie ma tego problemu, że teraz zużyję stusę i potem nie będę miał na nic innego. Teoretycznie za pokonanie tego pusa, jakbyśmy dali mu się zmienić, można dostać szarda, ale jednocześnie sam nie do końca wierzę w swojej możliwości, że to zrobię. Dziwnie się czuję z tym, że Kaguya się skończyła. To postaw się z perspektywy osoby, która czytała Kaguya gdzieś tak od 18 roku. To tutaj jest strasznie dziwnie. Ogólnie jest zawsze takie uczucie, że jakaś tam epoka się kończy, jeżeli jakiś taki duży i przede wszystkim niezły tytuł, jeżeli się skończy, tak? Bo powiem tak, jeżeli skończy się na przykład takie Lentat Gersland, to będę miał takie, o kurwa, dzięki Bogu. Ale jak na przykład, nie wiem, kończyło się Niseko, to dla mnie też to był jakiś taki w pewnym sensie koniec pewnej epoki, tak w porównaniu. No bo jednak, nie oszukujmy się, że... Hej, jeszcze nawet 30 nie mam, okej? Okay. Okej! Okay. Ja wiem, że wszyscy się śmieją, że pamiętam w czasy, jak Morze Czerwone się rozstępowało i w ogóle, ale... Nie aż tak. Dlatego akurat nie chciałem. Nie wiem, jaki student trafiłem dwóch na nas, ale niech będzie. Dobra, jego muszę dziabnąć, zanim wszystkich obudzi. No przy czym też nie powiem, że no już sporo jakichś takich mank, które powiedzmy długo wychodziły, doczekałem końca, tak? Ja, że tak to ujmę. Z takich jeszcze głupich tytułów, które też w jakimś tam stopniu stanowiły pewien koniec epoki. Kończące się Naruto. To był dopiero koniec jakiejś epoki. Ulala. Czyli co, mówisz, że teraz to ty będziesz Shirogane i masz jakąś tam Kaguję swoją? Czy to właśnie chciałeś powiedzieć?
Właśnie, ty tu jesteś. Bardzo często o nim zapominam, że to jest. Zwłaszcza, że to jest jeszcze cała iga z kuszą, o której można łatwo zapomnieć. Jestem Cheek. Kurde, z jednej strony fajna rzecz, z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak Cheeka była odbierana przez wszystkich wokół. Pan subiekt F Samurai. Żeby nie było, wiem, że nie subiekt, ale pośmiać tak się muszę. Ojo! Spadnijmy sobie D. Za każdym razem, jak sobie mówię, że spadnę delikatnie, to się dzieje dokładnie to. Chyba teraz tak, tutaj mamy jego, którego mu trzeba skopa. Od Elden Ringa się odzwyczaiłem, że istnieją kopniaki. Najgorzej. Dobra, tutaj trzeba wbiec generalnie. I prawie się nie zatrzymywać. Można sobie to wziąć i przerolować się na chama. Otwierać drzwi. Wyrolować się, żeby coś mi przypadkiem od tyłu nie pasnęło. O dziwo, nic mnie nie pasnęło. Po resztę przedmiotów tam nie mam zamiaru chwilowo iść. Może później. Z fajnych rzeczy, które tam zostały, to jest głównie Claymore tak naprawdę. A właśnie tak a propos, czy jest coś? Ej, ja mogę Uchigatana nosić, holy fuck. Czemu ja jeszcze nie noszę Uchigatany? Trzeba być Weebem, holy fuck. Gdyby to był Elden Ring, to właśnie byłbym OP, bo mam katanę. Na szczęście to nie Elden Ring, więc nie jestem kompletnie OP przez samo posiadanie katany. Podoba mi się, że można obiegać mimika w ten sposób i on nam nic nie robi. To podkreślę. Niespecjalnie jest w repertuarze tego, co chciałbym mieć. Znaczy, to nie jest tak, że mi się jakoś kompletnie nie przyda, ale jednocześnie nie jest to coś, czego potrzebuję, powiedzmy pilnie. Czy byś mnie wziął od tyłu? Nie chcę, żeby ktoś mnie dał od tyłu chwilowo. Zresztą ogólnie fajnie było, żeby nikt mnie nie dał od tyłu. Chcę za to z nim sobie poradzić. No dawaj. Walcza nie. Frajer. Ja umrę, by the way. Nie mam staminy. Dobra, nieważne, nie umarłem. Fajnie by było jeszcze jakby z niego miecz wypadł, ale to już za duże oczekiwania. Bo mówię, najbardziej mi zależy na mieczu, który nikt lepiej. Bo to jest broń, której można używać przez zdecydowaną większość gry jako mag. Tylko potrzeba odpowiednio ją nasączyć, że tak to ujmę. Jak już tu jestem, to weź. Powiedziałem weź. Dobra, wróćmy się na górę. Znaczy przejdźmy na górę raczej. I z góry wróćmy się do Firelinka. Boże, ile ludzi. Co, nie zapomniałem, że serwery w Dark Soulsach czy żyją? Na szczęście nie dla mnie. Nigdy nie przestanę sobie tego wypominać. Dobra, 18. I powoli zacznijmy dawać HP. Ja nie wydaje mi się, że Souls jako tako dużo bardziej pozwalają przejść gen na bazowych HP niż powiedzmy Elden Ring, ale wciąż nie czuję się na tyle komfortowo, żeby to robić. Chłop na chłopom jest na sącze. Haha, śmiechu, Walte. Jeszcze jak mi powiesz czym na sącze, ale jeśli nie, to już w ogóle będzie beczunia kompletna.
komputer się pali od odpalania 3 Dark Soulsów na raz? Nie, nie jest aż tak źle. Mój komputer się mniej pali od 3 odpalonych gier na raz niż od jednego Elden Ringa, więc naprawdę nie jest źle. Dobra, dajcie mi odłamek. Co jeszcze było lepsze zbranie, okej? Okay? Dobra, to z nim nie chcę się bić, chcę tu zejść. Ja nie tutaj tak będziemy musieli wrócić jeszcze, więc pewnie dobrze mogę sobie teraz po prostu tutaj spaść i olać całą resztę tego pokoju. A teraz tak, tutaj coś leży. Tutaj kolega spróbuje stąd wejść. Nie zezwalam. Tamten spadnie. Mogę zabić, bo czemu nie? Tam znowu spróbuje to wejść. Czy już tam na dole zostanie? Dzielnie wchodzi. On wchodzi? Nie, on nie wchodzi. Chłop pijany. Patrzcie. Majstersztyka jaj. To wchodzisz czy nie wchodzisz? Dobra, nie, to nie. Idź twój. Dobra, teraz tak. Jeden z nich jest pusią. Ty jesteś pusią. Idź twój. Nie dam żadnej puści się rozwinąć, jeżeli to jest fizycznie możliwe. A nie wszędzie niestety jest. Więc czasami z pusiami się trzeba użedać. Czy tutaj pana jaszczurka może mnie uciekać? Dziękuję. Raudżem. Na sucho. Teraz tak, tu na kurczę nic nie ma. Tutaj na dole coś jest, po to potencjalnie mogę się przejść. Spadnijmy sobie tutaj, spadnijmy sobie tutaj. Niestety coś mi się stało. Tak zwana krzywda. Ale nic nie szkodzi. Czarne firebombki. A z mojego zgarnę, żebym nie strzelał. Jego też zgarnę. Najpierw jego zgarnę. Ulala! Słyszałem to. Ach. To je to. Firebombki. Tutaj na dół na razie nie chcę schodzić, bo tam prędzej czy później i tak dojdziemy, a rzeczy, które chcę zgarnąć, są w tej części zamku na chwilę obecną. Dzwonisz, nie dzwonisz, bardzo dobrze. Jestem ci jedyny, że nie dzwonisz. Tutaj jest manewr do wyłączania estusów, tak bardzo potrzebne, kiedy nie mam zamiaru robić żadnego PvP. A czy ktoś tu jeszcze był? Chyba nie. Nope. Póki co Dark Souls 3 zdecydowanie wygrywa w kategorii gry, którą przychodzę najdłużej. Parować tarcz niestety nigdy się nie nauczyłem. Znaczy, nie to tarcz. Miałem na myśli, że parować włóczni się nie nauczyłem. Próbuję pytanie. A, nie wiem, mam ten weapon przecież. O Jezu, próbowałem zrobić atak z wyskoku pomocy. To już Elden Ringo bardzo mocno wchodzi. Nie, to jest bardzo mocna Elden Ringoza i muszę się jej oduczyć. Czym prędzej, tym lepiej. Dobra, teraz tak, co tu gdzie było? Tutaj jest przeciwnik, niebezpieczny. Tak naprawdę to wcale nie jest niebezpieczne, ale... On jest niebezpieczny, jeżeli się o niej nie pamięta. Czyli w tym przypadku kompletnie nie był niebezpieczny, bo nie pamiętałem. Tutaj możemy sobie zejść na dół. Tutaj coś było. To gdzie to coś było? Oprócz tej skrzynki. Srebrna tarcza. Mam puklarz. Raczej nie będę używał tarczy jako rzeczy do blokowania niczego, więc... tarcza będzie mi służyć głównie do parowania rzeczy, które wiem, że mogę parować. Takich rzeczy nie jest wiele, ale część przeciwników przynajmniej będę parował. Choćby dla jakiejś tam własnej chorej satysfakcji.
Albo po to, żeby za długo nie siedzieć na jednej grze. Nie, no. Jedna rzecz, którą chcę zaznaczyć, to, że będę się starał nie umierać specjalnie po to, żeby zmieniać grę w miarę możliwości. Tak, żeby ktoś mnie na przykład nie posądzał, że o, specjalnie umierasz w Dark Soulsach 1, żeby nie siedzieć w Blighttown. Więc mówię, no to jest jedna z tych rzeczy, które w miarę możliwości nie. Astralis Trace, co? To chyba jest lepszy niż. A nie, na niego nie ma faith z kolei. Wyśmienicie. Teoretycznie Broadsword jest lepszy niż Katana na tyle, na ile. A Moveset byłby lepszy. Czy Moveset byłby lepszy? Tego nie jestem pewien, więc na razie strzelam. Tutaj na dole jest sporo wybuchowych beczek, z których nie omieszkam skorzystać, tylko najpierw przeciwnicy muszą odpowiednio lepiej podejść pod to. Ej, w sumie tutaj mogę. Ej, łapcie. Jest. Teraz nie pamiętam, gdzie jest cała reszta w tej chwili. Tu na dole jest jeden, tu na dole jest dwóch. I tu jest trzeci. Przy czym nie bardzo mam możliwość z nimi sobie bezpiecznie poradzić, dlatego też. Czemu zasięg Lokona jest taki mały? Jezu. Hey, that no future? No, it's not. As you can see by my HP. Boże, ale mało HP. And just in case, I'll be mostly speaking Polish, so just saying that in advance. This Dark Souls 3 is, but I'm switching between the games after I die. So I died once in Dark Souls 1, so I switched to 2, and died in 2, so I switched to 3. And so far, the 3 run is deathless. Dobra, tamta wajza jest tu. To wyjdzie źle. Coś czuję. O nie, staminę. Stamina, stamina, stamina. Kundel, 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 kundel budy. Klucz do celi, którego potrzebuję do innej lokacji w zamku. Tu był bodaj szaldzik też się przyda. Nope, nie wydaje mi się. A, bo to Danika, tak powiedzmy. Czy jestem w stanie podawać jego ataki? Ale na pewno jestem w stanie go backstabować, jeżeli będę dawał niego. Widzicie, czasami Edenik się przydaje. A, tytanit. I tu będzie chyba wsio. Stąd możemy spaść na dół na pewno. Przy czym gdybym był śmierdzącym każulem, to mógłbym też odstrzelić przeciwnika stąd. Biorąc pod uwagę, o jakim przeciwniku mowa, to chyba nie będę się wstrzymywał przed robieniem tego. On nie może stamtąd trafić, jestem nie że pewien. Dlatego chciałbym, żeby stamtąd wyszedł. Bo chciałbym go odstrzelić do końca. Powinien dać radę teraz. Dwa soladoły wystrzelić. S. Ulala. Czemu mi się B nie zmieniła? Chcemy katanę. Napier. Dobra, czy gdzieś to jeszcze leżą przedmioty? Bo wydaje mi się, że tak, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Tu coś jest. Na pewno tam na górze coś jest, ale tam się gdzie indziej idzie. Tutaj byśmy przyszli generalnie, ale to nic nie ma. Emberek. No i dobra, powoli się zbliżamy do końca wysokiego muru. Tylko sobie wezmę. Bardzo szybko skrócić odblokuję. Miałem na myśli rozpierdolę się. Holy fuck. O ściany. Bo najwyraźniej to jest coś, co mi bardzo dobrze wychodzi. Czy to był Ring of Sacrifice? Jup, dobrze pamiętam. Tutaj można spaść tu i tu można spaść
tu z niewielkimi obrażeniami. Teoretycznie można było zaskoczyć tutaj i nie dostać w ogóle obrażeń, ale to nie jest coś, co mi zawsze wychodzi. Bluba teoretycznie nie kosztuje, tylko kwestia wyczucia inputu, co mówię. Jeżeli się wciśnie za późno, to po prostu się spadnie na dół. Tutaj przeciwnicy wyskoczę sobie z boków, jako że nie miałem sposób tutaj do końca chcę się z nimi użerać, więc... Sayonara. Wow, on mnie prawie zrzucił z tego. Na szczęście oni teraz spadnie na dół. No, także tutaj sobie skrócik odblokujemy, pójdę sobie usiąść przy okazji, bo trochę mało HP. Kompletnie nie będę się przejmował tym, że zaraz nie będzie gonić się na 100 przeciwników. Czemu ja pan nie mogę usiąść, jak ktoś mnie goni? Cały misterny plan też widzą? Nie no, mogę. Czy ja właśnie dostanę strzał po tym, jak usiadłem? Wow, nawet nie wiedziałem, że to jest możliwe. A, bajeczmy na dół. Bo nie do końca chce mi się... O! Opie! A, jakiś dawny przedmiot był, ale to machnę sobie ręką. Czy on za mną poleci? Tak. Ale się zabije przez to. Więc dla mnie dobrze. Dobra, tu jest to, tu ci wychodzą. Dużo ich jeszcze? Nie, oni wszyscy z tej strony wychodzili. A to idzie. Tutaj jest Green Blossom. No i dobra. Jeżeli chodzi o samo ten, o samo highwallowanie, to w dużej mierze została nam już walka z bossem. Plus opcjonalne farmienie, nad którym się poważnie zastanawiam w tej chwili. A możemy sobie Swordmastera przywołać, nie do końca mi się chce. Czas zobaczyć, czy jestem kompetentnym graczem. I przyzwać Anatolia Karpowa. Na szczęście siedzenie pod przeciwnikiem tego typu zawsze działa. Ja nawet nie żartuję. To jest chyba najgłupsza część tego typu przeciwników w Dark Soulsach. Że można po co sobie siedzieć im tak między nogami. To moim zdaniem nie powinno mieć miejsca, ale no co ja się tam. To zachowuję sobie tam odrobinę staminy. Dobra, on zaraz zacznie biegać. Raz, dwa, trzy. I teraz zionie. Na szczęście jak zionie, to można go nakłyzać. Byle nie stać ze złej strony. Oj. Oj! Nawet nie zauważyłem, kiedy zacięto to pierwszą część HPTBH. Well, czas na powrót do najlepszych Soulsów. Tylko muszę je odciszyć. Anatolia Karpowa znowu wygrała. I no right. Aż wstyd to. Dobra, teraz przynajmniej za 100 punktów. Czy ja mam na tyle dużo dusz, żeby się po niej wracać do szkieletów? Wydaje mi się, że nie. Nie chce mi się wracać do tych szkieletów, nie będę kłamał, zwłaszcza, że do katakumb na pewno nie idę, dopóki nie mam czegoś, co może zabijać szkielety. Dobra, czyli teraz mamy generalnie dwa kierunki, w których możemy się jako tako udać.
Jeden to pójście po upgrade do Estusu, który nie gwarantuje, że przeżyje, więc jest spora szansa, że zaraz wrócimy do Lexosu dwójki. A drugi to pójście tam, gdzie powinienem, co będzie mniej ciekawe. Dlatego pójdźmy po upgrade do Estusów. Jestem pewien, że się nie wypierdolę po drodze. Gwarantuję wam, że się nie wypierdolę po drodze. Ukośnik S. Ale takie kompletnie bez śmieszkowania. Nie pamiętam, kiedy ostatnio na snowboardzie umarłem. Więc jest mi bardzo kurwa przykro, że to się stało. Dobra. Jestem tu, gdzie chciałem być. Teoretycznie, jako że mamy Master Key, to mógłbym sobie stąd zrobić jakiś dziwny, śmieszny skrócik. Z tego co pamiętam, wchodząc tutaj i zasuwając chociażby do Blightstone. Ale to jednocześnie nie za bardzo jest coś, na czym mi zależy, bo, well, to Blightstone. I nie wydaje mi się, żebym był obecnie gotowy na Blightstone. I nie, to wcale nie jest tak, że ja hejsę Blightstone czy coś. A Blightstone to bardzo przyjemna lokacja, którą się w mi obchodzi. Ja dzisiaj jestem bardzo pozytywnym człowiekiem i nie będzie narzekania z mojej strony na giereczkę. Tylko czekam, aż mi ktoś wypomni za jakieś 2 minuty. Transient Curse, czyli teoretycznie moglibyśmy sobie radzić z tymi duchami, które tutaj będą. Zajmuję faktu, że one są dość silne jak na ten etap gry, więc nie będę kłamał, że nie zależy mi na tym, żeby sobie z nimi radzić. Jedyne, na czym mi zależy, to żeby tutaj przebiec na chwilę obecną. Już słyszę, że się zamachują i trwodziło się tu. Moim jedynym celem, który chcę, to jest przebiec tutaj. Zgarnąć duszę strażniczki ognia, nie umrzeć na nich, a oczywiście, że umrę. Witamy w Dark Souls 2. Przyszedłem po to, co chciałem zdobyć. Nie obchodzi mnie, czy umrę, czy nie. Tak powiem. Wycisz to, odcisz to. Dobra, pytanie, gdzie ja tutaj umarłem? Przy którym skoku, tyle pamiętam. Co, aż wstyd jest kurwa przyznać, że umarłem przy którym skoku. A jednocześnie to jeszcze nie jest jedna z tych gier, które mają kompas. Patrz, Elden Ring, który by pokazał, gdzie są te dusze. Więc wydaje mi się, że one były. Nie, na pewno nie tu. Gdzie ja mogłem umrzeć? Jeżeli tak, to musiało być w tę stronę. Jeżeli ma być szczery, to absolutnie nie dziwi mnie, że jak do tej pory umieram głównie w Dark Soulsach 1, ale z drugiej strony umarłem 2 razy w miejscach, w których nie powinienem być na tym etapie gry, więc to nie jestem pewien, na ile powinno się liczyć. To mnie powinno zabić chyba. Biorąc pod uwagę, że postać nie zdolowała, ale. Słuchajcie, nie będę narzekał na to, że przeżywam, ok? Co nie powinienem sobie zrobić, jeśli jakiś licznik śmierci, co do tego, ile umiera w krykach. Ulala. Albo jeszcze lepiej, oprócz licznika śmierci, zrobić sobie counter. Ile czasu spędzam w danej grze? To też byłaby ciekawa zależność. Ktoś tak czuje? Że na przykład, nie wiem, tak w Soulsach trójce do tej pory spędziłem ileś tam minut, w dwójce ileś tam minut, tego typu rzeczy. Tutaj na razie nie mamy wstępu, bo są wymagane gałązki, które znoszą petryfikację. Jeżeli jest się magiem, to można strzelić bazyliszki dla dodatkowych dusz, ale ja magiem tutaj nie jestem. To nie te sousy.
Więc stąd już praktycznie mamy prostą drogę na Majoyu. Dark Souls 2 to jedno z moich pierwszych doświadczeń, jeżeli chodzi o PS3, powiem szczerze. I wtedy pamiętam, że byłem bardzo zachwycony, jak tutaj się wchodziło. Jakoś nie wiem, Majora strasznie mnie zachwyciła tym, jak się wychodzi na taką otwartą przestrzeń i tym widokiem ogólnie. Teraz wiadomo, że na to się patrzy zupełnie inaczej, ale wtedy dla mnie to było takie wow. To był taki bardzo mocny wow moment. Taki nadspodziewanie jak na to. Oj, w porównaniu tego, jak to na to obecnie by się patrzyło, to jednak jest to coś zupełnie innego. Przecież to był też, nie ukrywam, czas, kiedy miałem zauważalnie słabsze sprzętkę, powiedzmy, nie do końca by mi pozwolił na to, żeby jakieś silniejsze tytuły uciągać, tak? Więc możliwe, że tym też mogę być lekko skrzywiony. Spalmy sobie ognicho. A dobra, co tutaj z ważnych rzeczy było? Bo Majora na pewno ma parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o zgarnianie ich. Tutaj był na pewno ten Covenant. Tutaj w ogóle jest Emerald Herald, która, jeżeli z nią nie pogadamy, to nie mamy w ogóle stosów. To jest chyba w skali serii kompletnie wyjątkiem. Bear Six Class, daj mi poziomy. Pierwsze 500 poziomów adaptability! Let's go! Dark Souls 2! Najlepsze mechaniki! Inną zabawną rzeczą jest to, że mamy dosłownie jednego Estusa niestety. Idę to naprawić, żeby nie było wątpliwości, bo mamy bardzo łatwo jednego tego Estus Sharda do zgadnięcia, ale ogólnie dwójka ma sporo bardzo ciekawych i interesujących rzeczy. Jeżeli chodzi o mechaniki, do których albo trzeba przywyknąć, albo mówić, że są złe i okropne i Dark Souls 2 sopały. Zazwyczaj spotykam się z tą drugą wersją, szczerze mówiąc. Łagnicho, proszę. Sobie nawet nie ognisko, dajcie mi heraldkę. Nie podoba mi się, że mój telewizor kompletnie zgasł. Okej, się obudzimy. Bere Six Class, ulepszę Stusa. Bo tylko do tego służą szardy tak naprawdę. Karnie sosy dwójkę dość mocno postawiły na to, żeby wykorzystywać źródło leczenia, które nie tylko są Stusami, takie jak tymczasowy Life Gem na przykład. Przez co jednocześnie gracz jest nieco karany za to, że podchodzi do jakiejś tam części ileś tam razy, tak więc śmierć tutaj. Sosy dwójka chyba najmocniej karzą gracza za śmierć ze wszystkich. Bo raz, że mamy zużywalne źródła leczenia w postaci Life Gemów. Dwa, że jeżeli zużyjemy tego Human Effigy, to jesteśmy tak rozpaleni, tak jak w każdej innej części mamy Humanity Chambery, tak? A trzy, że mamy mechanikę Hollowingu, przez co jak umieramy, to tracimy część maksymalnego HP. Reset się otwierało. Nie, nie kojarzę, żeby. Mechanika stracenia HP jest spoko. W pewnym sensie tak. Z drugiej strony dla kogoś, kto na przykład zaczyna przygodę z serią, może ona być bardzo taka odrzucająca, tak? W ogóle czy Demon Souls nie miały też czegoś, nie powiem, że podobnego, ale działającego też na zasadzie karania graczy za bycie złymi? Zresztą chyba było tak, że tam jeżeli się za dużo umierało, to światy stawały się trudniejsze. Tak mi świta, ale mogę się mylić, żeby nie było wątpliwości. To nie jest tak, że mówi na 100% tak, tak było, nie zmyślam.
Dobra, tutaj chodzi cyklop. Tutaj jest Techlak, którego nie trafiam ewidentnie. A dodaje poczty zagrożenia. No to też jest prawda, tak? Z tym się zgodzę. Nie ma czegoś takiego, że Gersej może pomyśleć, że a, będę sobie po prostu podchodził do tego segmentu 70 tysięcy razy i za każdym razem będzie tak samo, tylko jednak. Zwłaszcza jeżeli mamy ograniczoną ilość Human Effigy, to. To jest taka mocna namowa o jedu. A propos. Dajcie Estusa. Z cyklopami dużo lepiej radzi sobie, powiedzmy, na otwartym terenie. Jeżeli będziemy za nim siedzieć, to on będzie tylko próbował. Tak siedzieć. Zanim wstać, to on będzie próbował na nas posiadać. No właśnie, w ten sposób. I ten stun jest dość długi, więc razem mieć to na uwadze. No dobra, jak on chce tam podejść, to będziemy trochę w niebezpiecznym położeniu przez to, że będziemy przy samej ścianie. Więc wolałbym, żeby on do mnie podszedł teraz. No chodź. Nie chcesz podejść? No dobra. Chujo! Wracaj tu! Zresztą myślałem, że się zbugował. Jestem martwy, prawda? O, jeszcze nie. Chyba on padnie, ale jednocześnie jak pada, to zaraz wstaje. Role w Dark Soulsach 2 są straszne, moim zdaniem. Dobra, on teraz siądzie. Raczej jak stoimy tak delikatnie za nim, to on będzie siadał. Oj, to było złe. No, o Jezu! Skąd ty się tu wziąłeś? I co, teraz nie zdążę pewnie, co? Nope. God damn it. No nic, Anatoliu Karpowie, wracamy do ciebie. Nie, z tym pierwszym cyklopem szło mi dużo lepiej niż. Au. Zapomniałem o tym, że on tu jest. I o tym, że windy tu nie ma. Mogłem się odłupić? Nieważne. On stwierdził, że udłupi się sam za mnie. Znaczy, wiecie, no, nie będę narzekał. Ale kwestionuję. Jedynka kreowała niejasnym, rozbudowanym światem. Znaczy, w jedynce na pewno sporą rolę odgrywało to, że można było dość wcześnie trafić w miejsca, w których się, powiedzmy, tak oczywiście wiadomo, że nie powinno się być, to jest mocne nadużycie, bo to, czy się gdzieś powinno być, czy nie, to zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od gracza. Ale takie miejsca, które były raczej przeznaczone na późniejszą fazę gry, że tak to ujmę, tak? I przez to takie właśnie wrażenie można było mieć. Przez to myślałem, że on od razu zionął, żeby padać. O Jezu! Miał już taki zasięg. Daj mi odejść. Ja wiem, że ostatnio dużo Elden Ringa i w ogóle, ale. Wow. Czy mogę swoje dusze? Mogę. Mam już duszę, więc mogę pod nim siedzieć. Muszę też uważać na staminę, niestety. Boże, on ma dużo większy zasięg niż kojarzyłem, że ma. O, to mnie powinno trafić. Coś tak czuję. Biegą. Piesku, biegaj!
Jest, pobiegaj. Zianie? Dobra, Zianie. Właśnie, to mam pogląd, że on nie zawsze wykonuje ten atak, który on teraz wykonuje. Oj. Estus? Nope. Nie dobrze, może się stosa. Wow! To chyba nie świadczy dobrze o moim poziomie dzisiaj. No nic. Dobra, to teraz pytanie. Co mieliśmy w Dark Soulsach 1? W Dark Soulsach 1 mieliśmy... nieodciszoną grę z jakiegoś powodu. A to się już naprawia. Czekaj, szafel. Znaczy, żeby nie było. Ten szafel jest bardzo ręczny, tak? To nie jest tak, że to jest jakieś narzędzie czy coś. Oj, kontrolerze. Nie waruj, proszę. Boję się trochę do niego. Więc go tutaj konektuję. Generalnie szafluję na zasadzie, że jeżeli umrę w jakimś tytule, to posuwam się o jeden do przodu. Czy jeżeli umarłem w jedynce, to idę do dwójki, z dwójki do trójki, z trójki zapętlam się z powrotem do jedynki. Generalnie, jeżeli dobrze liczę, to jestem po dwóch śmierciach w każdej grze w tej chwili. Bo w jedynce umarłem na szkieletach i potem w drodze po duszę fajerki perki. W dwójce umarłem spadając w tutorialu i na cyklopie. W trójce dwa razy na wolcie, z czego jestem bardzo niedumny z siebie. Powiem więcej, jest mi bardzo kurwa przykro, że tak się stało. No ale mówię, to jest całkowicie ręcznie robione, po prostu mam włączone wszystkie tytuły na raz i jak tylko umrę, to ten, to się zmienia. A jedno. Czy on nie może chyba stamtąd rzucać bombami? To jest najgorsze. Jop. On nie może stamtąd rzucać bombami. I tutaj był bardzo bliski, żeby nie trafić do bombu. Czy tu jest jeszcze jeden? Chyba nie. Jest. Moja ulubiona część Dark Soulsów 1 to ta, w której jest jakoś strasznie dziwnie łatwo backstabować przeciwników. W sensie backstabów w jedynce potrafił tak strasznie dziwnie i krzywo wchodzić, że to jest niepojęte. Czy to tam coś było, czy ja źle pamiętam? Zawsze mam wrażenie, że tutaj na dole coś było, a jednocześnie, że jak spróbuję tam spaść, to umrę, więc lepiej nie będę próbował. Kontrole mi się odłączył. Nie uznaję tego jako śmierci, bo bo była spowodowana technikaliami. Dosłownie nie mogłem zmienić kierunku biegu, więc mówię. Tego typu śmierci nie będę uznawał jako tych, które są na poczet, powiedzmy, tego, zmiany gry. No bo moim zdaniem trochę nieuczciwe jako tako, że coś nie powinno stać, o. Nie chcę też, żeby ktoś na przykład pomyślał, że traktuje to jako wymówkę, żeby wyłączyć Dark Souls 1. Bo wydaje mi się, że moja niechęć do jedynki jest dość szeroko znana. Znaczy też, żeby nie było, będę się starał, żeby jakoś dużo pomyj nie było dzisiaj wylewanych na streamie. I ogólnie będę się starał nie hejcić się przy każdej możliwej okazji. Ile z tego wyjdzie, zobaczymy. Himbifor, dojść do Blighton. Najgorsze jest to, że absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że to będzie dokładnie tak, jak to się skończy. Ale na razie nie chcę ani zapeszać, ani nic. W ogóle nie, te animacje w Dark Soulsach 1 są dla mnie zawsze takie strasznie
Z braku lepszego określenia powiem, że one są dziwne. Przez to, jak bardzo duża ich część jest rozłożona na początek i na koniec. Tak jakby był początek animacji, był koniec animacji, taki w miarę rozbudowany, a środek animacji był taki pusty, prawie że. Tam do nas myślę, że coś sobie biega. Dokładnie rzecz ujmując, to tam. Biorąc pod uwagę, gdzie spadliśmy, to chyba nawet nie ma wielkiego obowiązku, muszę tutaj zejść jako tako. To oznacza, że mogę się nimi też od razu zająć. Powiedziałem zająć, a nie umrzeć. Dobra. Ta część jest o tyle przydatna, że jeżeli przeciwnik ma taką właśnie serię ataków, to część tego ataku, znaczy pierwszy atak zostanie na przykład zablokowany i wtedy przeciwnik się zazwyczaj odbije od tej tarczy i nie będzie mu wykonać reszty, to chciałem powiedzieć. Czy animacje są drewniane? Nie powiedziałbym, że są drewniane. O Jezu, tu jest ich więcej niż myślałem. Ulala, to było okropne. To już nie było okropne. Staram się używać innych ataków, bo są pchnięciem, a nie cięciem, więc jest mniej szansa, że się obije o ścianę. A obijanie się o ścianę to jest najłatwiejszy sposób, żeby się wpierdzielić kompletnie. Co do tego, czy są drewniane, nie powiedziałbym, że one są drewniane tak per se. Wiadomo, że mogłyby wyglądać pewnie lepiej, tak? Ale nawet nie jest kwestia tego, że nie wiem, takie można czasami powiedzieć, że mają swój urok, tak? No, są jak są, no nie są złe. Nie nazwałbym ich drewnianymi, tak? Też powiem szczerze, że nie wiem, bo nigdy się tym aż tak bardzo nie interesowałem, jakimś tam, jakąś tam właśnie nauką w kwestii animacji, czy animacje powinny rzeczywiście tak wyglądać, żeby być bardziej realistyczne, czy to jest tak mocno przerysowane na przykład, tak? Więc też nie chcę, powiedzmy, mówić, że to wygląda źle, bo jest nierealistyczne, tak? No tutaj na pewno nie będę robił za takiego eksperta. Dobra, tu coś leży. Dobra, gdzie jestem? Jestem tu, tu jest smok. Teoretycznie mógłbym spaść tam, ale czy ja tam dopiero co nie byłem? Mam wrażenie, że ja tam dopiero co byłem właśnie, więc chyba nie będę tam spadał. Dobra, teraz co tutaj jest? Abstrahując od bardzo dziwnie poruszających się kolegów. Dobra, czy to otworzę? Tak, to otworzę. Czy coś tu jest? Przejście tutaj, mamy tarczę. Na szczęście my mamy swoją tarczę, więc jej nie potrzebujemy. Ale na pewno chcę się pozbyć tego łucznika, bo on będzie mi trochę utrudniał życie. Tu mamy ognisko. Rozpalić go na pewno nie zaszkodzi. Chociaż akurat jeżeli chodzi o rozpalanie ognisk, to powinienem uważać z tym terminem głównie dlatego, że w Dark Soulsach 1 można powiedzmy właśnie tak bardziej rozpalać ogniska, żeby miały one więcej tych, przywracały więcej ładunków Estusa. Więc mówię, z tym terminem lepiej powiedzmy uważać. Pojedzą. A, jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której właśnie mi przypomniano bardzo brutalnie, że Dark Soulsy 1 mają rolę w 4 kierunki. Teraz próbuję zrobić rol po ukosie. On się najpierw, powiedzmy, obrócił, a potem rzucił w jakimś tam kierunku. To dużo bardziej widać, jak się zrolujemy w 4 kierunki czy w 8 kierunków. To dużo lepiej widać, jak się na kim zlokujemy, bo wtedy możemy się rolować tylko w jakieś tam konkretne strony. I o tym trzeba pamiętać, bo bardzo łatwo jest się przez to kompletnie wypierdzielić w jakiś strasznie głupi sposób. Tutaj gdzieś były schody, dobrze pamiętałem.
Coś tutaj się atakuje, jest też NPC. Well now, you seem to have your wits about you. Nope. A bo i tak. Chciałem powiedzieć, że nope, ale ewidentnie dostałem nope na moje nope. A co masz ciekawego, ty nie powiedz. Proszek naprawczy, noże, firebomby. Efektywnie nic co by mnie interesowało. Przykro mi, że dla ciebie to była strata czasu, dla mnie przeglądanie twojego nędznego ekwipunku to też była strata czasu. Więc uwierz mi, czuję się równie źle z tym jak ty, kolego. No, czyli tutaj chyba jednak nie byłem. Bo inaczej bym kojarzył, że tu byłem. A w sumie w takim razie dobrze, że tu nie spadałem. Hej. Up. Do tyłu. Wszystko dużo staminy tutaj dożywa. To jest też do czego będę musiał przywyknąć trochę. Gdzie mnie to wrzuca? Wrzuca mnie to tutaj. 10 noży do rzucania. Ważne pytanie, czy ja mam... Jak ja mam skonfigurowany skok? Bo tego jeszcze nie sprawdzałem w tej grze. Key settings. Czy mam tu coś o skoku? Nie widzę, żeby było coś o skoku i mnie to będzie irytować teraz. Dash roll, jump. Ok, czy mam pod B? Bo chcę generalnie skoczyć tutaj na górę. A bez skoku tego nie zrobię. Więc musiałem się upewnić po prostu, żeby nie spaść na dół. Dobrze, to nie damage shuffler, nie jest damage shuffler w Dark Souls'y. Znaczy przede wszystkim ktoś by musiał to raczej wymyślić jako tak, w sensie jako oprogramowanie, tak? Bo zrobienie, powiedzmy, tak ręcznie, tak jak ja teraz robię, damage shufflera byłoby chyba niewykonalne, biorąc pod uwagę, że te gry się nie pauzują w momencie, kiedy wejdziemy w cokolwiek. Elden Ring ma pauzę, albo przynajmniej miał pauzę, jeżeli się weszło w jakąś tam pomoc czy nie pomoc. Ale to jedyne tak naprawdę co. Więc tak powiedzmy wymuszenie na grze pauzy, no nie do końca chodziłoby za chubę. Jeżeli tu usiądziemy, to zespawnujemy sobie tylko przeciwników, a estusów i tak nie wyleczymy ponad 5. Bo do tego trzeba rozpalić specjalnie ognisko, co wymaga dwóch humanity. Więc nawet nie będę próbował w tej sytuacji. Tutaj nas rzucają, tu są dwa te. Na szczęście umierają na hita. I bardzo dobrze. O, taka propos, zademonstruję. Roll w prawo. To będzie... Teraz zrobię roll po ukosie, jak on mnie zaatakuje. Albo i nie zrobię. To były dwa role po ukosie. I one były wykonane praktycznie do przodu. Więc generalnie rolowanie w tej grze jest specyficzne i trzeba się do niego przyzwyczaić. Nie mówię, że jest złe, tak? No, taki urok tej gry, że po prostu trzeba pamiętać o tym, że nie można się rolować dowolnie, tylko trzeba albo się odlokować najpierw, co jest jakąś opcją, tak? Bo absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się najpierw odlokować, a potem rolować, tak? I no wtedy mamy w dużej mierze swobodę jednak, tak? Cześć, Pesku. Czarne firebombki. Zaraz będzie wraciła zabawa. Tak a propos, bo wiem doskonale do jakiego miejsca się zbliżam. I po cichu mam nadzieję, że RNG mnie błogosławi. Aczkolwiek do błogosławienia. Do błogosławienia RNG musi mi jeszcze wyjść to, co planuję zrobić, więc to będzie ogólnie tona dobrej zabawy. Dobra, czyli tak, chcemy przejść tu, zobaczę, czy tu coś jest. Nie widzę, żeby tu coś było. Czy tu coś jest? To była skrzynka. A, czy ja stąd wyszedłem? Halo? Jak ja stąd wyszedłem i potem poszedłem w drugą stronę kompletnie? No i chcę wejść tutaj na górę. A, czyli to masz bomby.
Coś tam miałeś bombę. Dobra, czy oni do mnie przyjdą, czy oni do mnie nie przyjdą? Będę jakby... HALO?! Co to było? To był bardzo ciekawy... Au. Czy oni zejdą po tej drabince, czy oni już tam będą siedzieć do ustanej śmierci? Au. Au. Boże, myślałem, że zablokowałem coś, ale... No dobra. Dusza. Czy to na dusze opłaca spadać? Niekoniecznie. Z niej wypadły firebomby i hełm. I hełm jest taki sobie. Tutaj możemy otworzyć drzwi głównie dlatego, że mamy klucz, który normalnie nie jest w jakimś innym miejscu. I absolutnie nie będę narzekał na to, że go mamy. Teoretycznie moglibyśmy tych kolegów tutaj obrzucać firebombami, gdybyśmy chcieli. Czy jest coś, co stoi na przykład, że on to zrobił? Absolutnie. Jestem ciekawy, czy po pierwsze, czy mogę na nich lokować? Mogę. Po drugie, czy bomba ich sfonshotuje? Nie, bo nie doleci. Holy fuck. Hopie! Masz dużo siły! Okej, przynajmniej one-shotuje. Ulala. Skąd się ten łucznik wziął? B. Gdzie jest ten łucznik? Skąd on do mnie? A? Czy on jest tutaj na wieży tej? A i to trochę tak brzmi, ale... to był. Po prostu tak się schował ładnie, że go nie było widać. Łajza jedna. No dobra. To teraz zejdźmy sobie grzecznie i kulturalnie na dół. Po prawdziwą tonę dobrej zabawy. Wiecie co, tak z czystej ciekawości. 73 obrażeń. Black Knightem chcę zdecydowanie wejść w miejsce, gdzie jest więcej, powiedzmy, miejsca do ganiania się z nim. Czyli nie tutaj. Gdzie mam miejsce do ganiania się z nim? Chyba tutaj będzie najwięcej. Z Black Knightami rzeczy jest tego typu, że najlepiej się z nimi krąży dookoła nich. Bo można robić to w ten sposób. Drugą łatwą w miarę opcją jest parowanie ich. Generalnie póki mamy tarczę i unikamy jakichś ich bardzo silnych ataków, to nie jest źle. Bez tarczy ta walka przebiega znacznie gorzej. Zwłaszcza bez takiej tarczy, która... to nie był backstab, to nie był backstab. Jak już mówiłem, backstaby w Dark Soulsach jedne są bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o to, kiedy wchodzą. I ja nie będę kwestionował tego absolutnie. Będę się cieszył, że wchodzą wtedy, kiedy wchodzą w takich sytuacjach. To na przykład nie był backstab. Z jakiegoś przeklętego powodu. To też nie. A to był. Nie kwestionujcie. Gdzie pomóż? Chunk. Fuck! Granie z rzeczy jest tego typu, że po pierwsze Black Knighti się pojawiają raz i potem się nie respawnują. Przynajmniej przez dłuższą część gry. Eee...
A druga rzecz to to, że mają szansę na wydobienie broni, której używają. Więc jeżeli się ją dostanie, to fajnie, jeżeli nie, no to przykro mi, masz pecha stary. Tutaj znów możemy użyć masterki, żeby odblokować sobie przejście potencjalnie, przy czym zejście tutaj na dół jest odrobinę ryzykowne przez to, że na dole czeka jeden z większych memów Dark Soulsów, czyli tak za dużo memów na raz próbuję powiedzieć pan Havel. A do Havla zdecydowanie nie chcę iść. Jeżeli myślicie, że nie powinienem tutaj przychodzić z trzema sami, tylko powinienem pójść się po niej wrócić, pewnie macie rację. Ale jednocześnie jestem głupim człowiekiem, który robi niemądre rzeczy, więc nie przejmujcie się mną. Najpierw wejdę sobie tutaj na górę, żeby zająć się tymi łucznikami, co by mi potem nie przeszkadzali. A wiecie, co jest chyba najgorsze w sumie? Co gra, to inaczej się szybko schodzi z drabinek. Więc to, co w jednej grze działa jako szybsze schodzenie z drabinek, w drugiej grze będzie działało jako puszczenie się z drabinki. To jest masakra. Pierwszy poważny boss, taki, z którego nie memujemy, tak jak Asylum Demona, to Taurus Demon. Aczkolwiek można go w pewnym sensie zmemować, podobnie jak tego. Jak Asylum Demona, mianowicie spadając mu na łeb. Że bo zabawniej to nie jest tak, że to jest jednorazowy wybryk. Bo jak najbardziej można go powtórzyć. Wystarczy, że zrobimy to odpowiednio szybko. I nie przejmować się tym, że zaraz czy drugi oberwiemy. Pytanie, czy zdążę? Powinienem. Teraz też nie można to powtarzać tyle razy, ile nam się zechce. Przy czym no z racji tego, że tak jak widzieliśmy, Zylon Demon jednak potrafi nam przywalić, jak wchodzimy po tej drabince, to wolałbym tego jakoś specjalnie nie nadużywać. Trzeba też uważać na to, gdzie stoimy, bo w tej walce można wypaść poza arenę. Nie myślcie sobie, że to jest tylko taki ozdobnik. W tych miejscach, gdzie mur jest rozwalony, jak najbardziej można wypaść poza arenę i nie jest to nawet specjalnie trudne, z tego co pamiętam. Przestań zastanawiać się, czy on nie wypadnie. Przez to, jak odskoczył. Trochę mi inputy zapamiętała, ale to nic strasznego. Stagger. Wydaje mi się, że bossów tutaj nie można ripostować, nawet przy takich staggerach. No, nie będzie takiej potrzeby. Demon's Greataxe. Nice. Czy on zawsze dropi Greataxe, czy to jest losowe? Ile w ogóle statów wymagają te przedmioty? Swoje handel wymaga 24 siły, czyli potencjalnie mogę go nosić w dwóch rękach. A Demon's Greataxe 46 siły. Holy fuck. Najbardziej mnie ciekawi ta część, w której Demon's Greataxe ma mniej ataku niż Zweihänder, a wymaga jakieś dwa razy tyle siły. Będę kwestionował. Mam jeden problem ogólnie z tymi dużymi, ciężkimi broniami w Dark Soulsach 1, bo są straszliwie wolne. Może to kwestia przyzwyczajenia, gdzie w następnych częściach jednak odrobinę je przyspieszono, ale jak dla mnie jedynka ma tak ociężałe animacje tych bardzo wielkich broni, że ciężko mi się ich używa po prostu. Dużo ważniejsze jest, powiedzmy, wyczucie przestrzeni wtedy i tego, czy akurat po tym ataku mogę. Zgaduję, że to jest broń, którą lepiej się używa, jak się dużo lepiej gezna. Soler za story. Też jeden z większych memów tej gry.
Masz propozycję. Nie wiesz jaką, ale zdecyduj. Jasne. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? Tak. So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Ja nie potrzebuję pomocy. Jasne. It pleases me greatly. Well then, take this. Możemy teraz podkładać swój znak, żeby się przywoływać. Znaczy, nie możemy, bo serwery umarły, ale za czasów, kiedy serwery Dark Souls 1 żyły, ten znak, który właśnie otrzymaliśmy, mógł nas przenieść do innego wymiaru, w którym znaleźli się nasi sojusznicy. I mogliśmy udzielić im pomocy. Jolly cooperation. But I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. Ej! Serwery dwójki i trójki żyją, okej? Okay? Tylko serwery jedynki w tej chwili są martwe z tego, co się znajduje. Oh, hello there. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. If only I could be so grossly incandescent. Dobra, teraz problem jest następujący. Tu jest zamknięte. Tu nie było żadnego skrótu, co oznacza tylko jedno. YOLO? YOLO! YOLO! Au. Najgorsze jest to, że ten atak zionięciem zadaje trochę losowo obrażenia, tak szczerze mówiąc. I czasami zdarza się, że zadaje nieprzyzwoicie, wręcz dużo. W każdym razie, teraz jak już pokonaliśmy Taurusa, to mogę sobie bardzo grzecznie i kulturalnie usiąść i wydać poziomy. Na przykład na takie 23 siły. Wszystko w siłę. Zero w deksa. To będzie ten typ gry. Nie no, chciałbym zobaczyć w sumie, jak się biega z tym Swajhanderem jako rzeczywiście bronią. Teraz generalnie myk jest taki, że jeżeli byśmy tutaj wrócili, to ten smok wciąż tutaj siedzi jako tako. I nie mamy za bardzo wiele w tej kwestii do powiedzenia. Moglibyśmy tak na bardzo upartego spróbować przebiec do tamtego ogniska, ale to dość ryzykowne. Droga, która jest zamierzona, jest przejście tędy. Na przykład backstabowanie przeciwników, bo czemu nie? Danie się odbijać przeciwnikom, bo czemu nie? No, zaatakuj mnie, dajesz. No dajesz. No atakuj. Atakuj. Atakuj! Atakuj! No widzicie, jakowa jedzenie chce. No kurwa, teraz jak już nie stoi w pozycji, gdzie może spać, to mnie nie będzie atakował. Dobrze. Wow! Wow! O mój Boże, ja umrę. O mój Boże, szczury. Było blisko. Chciałem, żeby on spadł, a nie ja. Wow. Grawitacja. Najpotężniejszy przeciwnik w każdych tych sosach. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. A szczerze to przy okazji źródło ludzkości w tej grze. Nie kwestionujcie tego. Dla własnego zdrowia mentalnego lepiej tego nie kwestionować. Tylko po prostu przyjąć, że szczury stanowią źródło ludzkości w tej grze. Więc jeżeli akurat jej nie mamy, to wiecie, gdzie się uda, żeby ją farmić. Tutaj na górze jest drugi z kolegów Black Knightów. I znowu mi backstab nie wejdzie. Z nim też jestem pewien, że jego arena jest relatywnie mała, więc jeżeli akurat stwierdzi, że stanie sobie gdzieś tam przy jej krawędzi, to trochę to nieprzyjemnie wychodzi.
Ten atak, z tego co pamiętam, przebija nam tarczę i zadaje obrażenia, więc lepiej od niego dolować. Zresztą ogólnie założenie raczej byłoby takie, że od ataków lepiej jest solować niż przyjmować je na tarczę. Ale spod ataków jednocześnie nie jest na tyle silne, żeby ryzykować to, że klatki nam nie wejdą akurat. Ulala, aż to był piękny dol. A to po ataków. To powinno mnie trafić, mam wrażenie. Ulala. Au. Nie mogłem przez ten cały czas się ruszyć. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Dosłownie nie mogłem się ruszyć. Ulala. Right, bo ja nawet nie zdążyłem usiąść się przy ognisku tam na dole. Szlach! Myślałem, że chociaż tyle zdążyłem. No nic, przebiegniemy sobie jeszcze raz. Otwórzmy wrota. Zabawna sprawa w ogóle z tymi wrotami. Bo one tuż po tym, jak się otworzą na odpowiednią wysokość, to się zatrzaskują. Jeżeli nie przebiegniemy przez nie odpowiednio szybko, to można zostać przez nie zniesiony. Dlaczego? Dlatego też ja zazwyczaj tutaj się doluję po prostu. Spójrzcie, jak szybko się zamykają. Dobra, to tym razem może zrobię mądrą rzecz. I najpierw pozbędę się tych waste. Z drugiej strony równie dobrze mogę po prostu olać cyklopa, bo on... To nie jest tak, że on stanowi dla nas jakieś, powiedzmy, bezpośrednie zagrożenie, póki tam jest. Jeżeli nie będzie przychodził gdzieś jakoś specjalnie daleko, to na pewno można go olać i nic złego się nie stanie. Na pewno jest o tyle fajnym przeciwnikiem, że po pierwsze zrobił z niego duże dusze, a po drugie on sam daje sporo dusz, więc fajnie jest go pokonać, ale nie jest to konieczne, że żaden tam stopniu, tak? Adaptability. Słoneczko moje. Daj mi lepsze role. Usiądź. Jestem po złej stronie. Nie, dobrze. A nie, nie byłem po złej stronie. To ciekawe. Teraz byłem po złej stronie. Wow, wyknę stosa, póki mogę. W miarę bezpiecznie. I tak powinienem już miarę bezpiecznie to robić. Mi się wydaje. Tak, odrobinę za niego. Odolować. Jeden atak, żeby staminę sobie zregenerować. Dwa ataki. Wsiądzie. Za niego. Wsiądzie. I teraz mogę dobić. Niestety nie zostały mi po sobie duszy, które czasami zostawia, ale to wciąż tysiąc dla mnie. Więc pozytyw moim zdaniem. No i teraz jest tak, że już powiedzmy raz go zabiłem, to wezmę sobie usiądę. Generalnie nie chce mi się farmić dusz, bo też nie czuję potrzeby, powiem szczerze, jakiejś takiej specjalnej. Więc nie będę jakoś zabijał tego cyklopa na potęgę. Tutaj tylko wybije to, co mi będzie absolutnie przeszkadzać, na przykład te łajże. Ale tu jeszcze mam przynajmniej trzech do zabicia. O, wbiegłem w to. Ja w to dosłownie wbiegłem. Nawet więcej niż trzy. Bo tu jest ten, tu jest ten. Tu jest trzeci. I czwarty jeszcze tutaj na dole będzie. Bo jest tu przedmiot, ale obok niego leżą? Nie, nie leżą. To pomyliło mi się z czymś w takim razie. Wydawało mi się, że to jeszcze jeden był. Mea culpa w takim razie. Chodźmy na górę. Ej, ty właśnie, ja tarczy nie mam. Fuck! Nieposiadanie tej tarczy to jest najgorsze, co może być. I mówię to tak serio. Bo ja nie mam żadnej tarczy, nawet takiej najprostszej, prawda? Nope. A, będę musiał się cofnąć. Po jakąś tarczę. Dobra, wejdźmy tutaj na górę.
Tutaj teoretycznie da się spaść, ale jednocześnie nie wierzę w swoje zdolności skakania tam. Tutaj najlepiej na dole zaczekać, aż kolega sobie przyjdzie, bo inaczej będzie próbował nas skopać na dół, co o trochę boli. A jednocześnie jest w górę, średnio mamy możliwości walczenia. Znaczy jakieś tam są, ale nie jakieś zbudowane, tak? Dusza bezimiennego żołnierza. Bezimienny. To prawie jak gotyk. A tutaj można przeskoczyć, żeby zgarnąć to, co na końcu leży. Ej. Krótki miecz, kolejna dusza. Sporo tych duszy ogólnie, tak luzem sobie leży. Dobra, tu spadamy. Tutaj uwaga ze spadaniem. Na szczęście można tak w miarę bezpiecznie. Granie rzecz jest tego typu, że tutaj zdecydowana większość silników, którzy leżą, nie jest martwa, tylko sobie po prostu zalegają. Więc razem bardzo uważać, jak się podchodzi do przeciwników, bo bardzo łatwo jest, powiedzmy, wstać na raz z trzech czy czterech. A walka z kilkoma na raz. Ja osobiście nie przypadam, tak? Nie powiem, że jest trudna, bo to jednak najzwyklejsi, najbardziej podstawowi przeciwników, ale. A, brawo. Zawsze może taki kolega sobie znikąd wyskoczyć. Ja myślałem, że bakstawą odklepię. A, pierwszy ty chyba, co? No i tamten drugi. Jezu, ile ich to jest? 12 było? Ten w ogóle bang nie ma. To, luzik. Jeszcze ten na pewno wstanie. Albo i nie, tego już zabiłem. Nieważne. Złamany prosty miecz. Klejnot życia. Ludzka kukiełka. I droga dalej. Na pewno wiem, że będę chciał w wieży jako tako. Się cofnąć na chwilę do Majuli. Ja tu powoli mi się wytrzymałeś, semitele kończę. Niepokoi mnie to trochę. Na szczęście mam dwie bronie, tak? Więc mogę przez chwilę pobić drugą po prostu. Bo generalnie wytrzymałość to jest jedna rzecz, na którą ludzie dość konsekwentnie narzekają w Dark Souls 2. I wydaje mi się, że przynajmniej częściowo istniał przez jakiś czas błąd polegający na tym, że przedmioty zużywają się znacząco szybciej przez różnice w FPS-ach. Że gra była przystosowana do 30 fps i przez przejście na 60 fps wytrzymałość broni zużywa się zauważalnie szybciej. Wow! Nie wiem, na ile on wciąż obowiązuje, jest aktualny, wiem tylko, że coś takiego w ogóle istniało, tak? Life Gem. Tutaj też parę przeciwników będzie. W tym jeden rzucający firebombami niestety. I jeden, który strzela do nas strzałami z daleka. Nice. Dobrze, nie, że to nie powinno wejść tak dobrze jak weszło, ale nie będę narzekał. Tamtego łucznika chwilowo nie jesteśmy w stanie zdjąć, a tam jeszcze coś leży, o czym zapomniałem. Dejcie mnie to. Jak już to wezmę, to nie będziemy mieli w dużej mierze potrzeby tutaj wracać. O, jest puklarz, to nawet nie będę musiał się wracać po tarczę. A to tym lepiej. Zanim zapytacie, tak, jest mi potrzebna tarcza do parowania. Tutaj jest przeciwnik. Tylko biorąc pod uwagę moje kompetencje dzisiaj, to zastanawiam się, czy w parowaniu będę kompetentny. Dobra, co ty miałaś na sprzedaż? Ty miałaś klucz na pewno na sprzedaż. Do Lenigrasta, a klucz do Lenigrasta będzie mi potrzebny. Te dwa przedmioty też prędzej czy później chciałbym kupić na pewno, ale to
mówię, na chwilę obecną prędzej to będzie później niż prędzej. Dobra, spalmy sobie łognicho. Czy ja chcę wrócić, wydać poziomy w Marjuli? 948 na poziom, czyli będą dwa. Ech. Dobra, najpierw sobie zejdę tutaj. Nawet jeżeli... O! Szybki jest. Ajger, że nie wydam sobie poziomów, bo po co? To wymagałoby za dużo IQ. Jak to było? Overconfidence is a slow and insidious killer. Wiecie co, zaj, to po prostu na spokojnie, żeby nie malnować się stutów jak tego. Bat się robi o tak, to się robi o tak. Zaczekam może aż kolega tutaj przejdzie. To nie będzie mnie gonił przy okazji. I wiecie co, chyba po prostu sobie łyknę Embera, bo nie wierzę w swój kompletny brak kompetencji, taki jak do tej pory okazywałem na Volcie. Jeżeli teraz umrę na Volcie, to będzie bardzo smutne i przykre. Gdzieś tam w głowie pali się taka żaróweczka. Nie no, nie mogę być aż tak okrutnym graczem, prawda? 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 Za nisko zabinę spada, ale to nie powinno stanowić różnicy. Nie będę przywoływał na Volta. Jeszcze aż tak nisko nie opadłem. Ja tak ciekawości. Okej, okay, ten się obudził. Więc już nie można go mimować na dystans. Tak wiem, przypomniałem sobie, że jestem magiem, ale generalnie... Nie wiem, jakoś nie czuję potrzeby walczenia z Voltem na dystans, zwłaszcza, że on potrafi w każdej chwili doskoczyć. Więc... Zawsze uważałem to za trochę ryzykowne. A? Hops, 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 obie z prawej. Jebnąć. To było ryzykowne. To było ryzykowne. Estos. Co nie wiecie co? Po coś jestem magiem. Ratowałem. Auto mnie trafiło. O, nie podoba mi się pozycja, w której się znajdę. Nie chciałem skakać! Jezu! Estus. Dusza. Au. O, dobra. To jest akurat bardzo dobra rzecz. Argus. W sumie to jest taki trochę Argus. Teraz jak o tym myślę. No i dobra, dusze Volty dostaliśmy. Ognisko rozpalone. Wrócę na chwilę do Firelinka. Fajnie było wydać poziomy. I przy okazji... Chciałem powiedzieć, że ulepszę sobie Estusa, ale chwilowo jeszcze planuję chwilkę przynajmniej pofarmić jako tako, żeby mieć miecz, na którym mi zależy. I wtedy jak już będę miał miecz, to po prostu tego... To po prostu wezmę i pójdę do Kowala. Granie farmić najlepiej jest moim zdaniem w tym momencie, jeżeli nam zależy na tym, na mieczu rycerzy Lotyka.
Bo jest to tak naprawdę pierwsze takie miejsce, gdzie mamy dostęp do wielu rycerzy naraz. A jednocześnie, nawet jeżeli powiedzmy w late endgame'ie. Wow! Przysięgam, chyba już nigdy nie wykonam żadnego ataku bez Lokona. Jak patrzę na to, co ja robię. Można być aż tak okropnym, że zwykłe holoby mnie zabijały? Ewidentnie, jak najbardziej. Ej, czy wiecie, że znam bardzo prosty skrócik, który nas zaprowadzi z powrotem do Dark Soulsów 1? Jest tam na wprost. Jeśli wiecie, co mam na myśli. Chcesz może dać miecz? Kurwa. Chcesz, żebyście wiedzieli, że jak kołpowałem z Sywikiem kiedyś razu i próbowałem farmić ten miecz, w trakcie kiedy on tam ogarnia jakieś tam swoje rzeczy, wypadło mi wszystko. Wszystko. Cały set tych jebanych rycerzy z mieczami. Poza mieczem. Dosłownie. Miałem w sześciuteńku. Ulala. Czy mnie zachodzi ten rycerz od tyłu? Już się bałem. No Boże, on jeszcze żyje. Wow! Miecz? Nie chcę powtórki z tego, co właśnie przed chwilą opisywałem. Nie chciałbym naprawdę. Tak samo jak generalnie nie chcę się bić. Jezu. Konsolę mi wariuje. I nie wiem, o co mu chodzi. Znaczy, mogę się domyślać, o co mu chodzi, ale wolałbym, żeby to nie było to, o czym myślę. Dawaj przedmioty. Banner, żeby przejść dalej. Way of Blue. Niestety zostałem ukarany, więc nie mogę grać z innymi graczami. Proszę nie kwestionować. Ulala. Czemu tutaj wszystko ma taki mały zasięg tego okona? To mnie najbardziej zastanawia. Czy on może wejść tutaj? Nie. Omega lul. Czujecie tą piękną mozzarellę? Dostajemy z niego Refine Gem, który nie jest nam jakoś specjalnie potrzebny. Tego kolegę sobie po prostu zostawię, niech se będzie. Zrobię sobie jakieś takie 2-3 rundki, jeżeli nie wydropi, to po prostu dam sobie spokój i pomyślę na czymś innym. Zwłaszcza, że na chwilę obecną i tak za bardzo nie mamy możliwości, żeby ten miecz już jako tako buffować. Ale z drugiej strony fajnie było mieć broń, którą możemy już ulepszać, bo parę shardów zgarnęliśmy, tak? Więc bardziej chodzi o broń, którą będziemy mieli do ulepszania, a nie taką, powiedzmy, na przykład, nie wiem, tymczasową do ulepszania, tak? Czemu on mi kopniak nie wszedł? Nie mogę. To się nie daje do pokazywania nawet w beste śmiechu czy kiedy był. Nie wchodzą mi kopniaki. Przysięgam. Nie, kurwa. Mam na was wyjebane. Idę dalej. Ty. Hopie. No, chodź. Chodź ze mną. Ok, jest to daleko z tyłu. Padawanie ich
Jest bardzo łatwe, jeżeli to robimy, że ja tak to ujmę na dwa. Bo wtedy jest dużo łatwiej wyczuć timing. Ulala. Nie podoba mi się to, co widzę. Okej, okay, czyli z niego nic nie wypadło. Kopniak? Okej, okay, nie kopniak, bo on się odwinie. Chciałbym kiedyś nauczyć się parować tych rzeczy z tarczami. Na pewno nie robić tego takiego, jak to właśnie zrobiłem. Kopniak? 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 Jezu, ile można? No dobrze, już dobrze. Nie mamy stosów, ale to nie powinno stanowić problemu. Słynne ostatnie słowa. Miecz? Miecz? Nic, to mało. Jest mi kurwa przykro w tym momencie. To jest taki smutek. Chciałbym w ogóle, żeby kopniak był pod jakimś osobnym przyciskiem, a nie jako kombinacja przód plus kółko. Bo ta kombinacja akurat ma wrażenie, że jakoś nieprzyzwoicie często mi nie wchodzi. A propos. Ależ będzie fajnie. Nie musisz to potwierdzić, panie starczą. O, tarcza, a propos. I cię mówiłem mu, że nie musi potwierdzić, posłuchał. Dostajemy dosłownie wszystko, co nie jest pierdolonym mieczem. Moje ulubione RNG. Ojo. Dobra, nie ma miecza, to nie ma miecza. Będziemy kataniarzami. Znaczycie, jakbym tego kolegę tej zabił, to bym dostał teraz tego. To bym dostał teraz jego włócznie. Ulala, moja tarcza. Leżeć. Ale dostaliśmy embera, więc zawsze coś. No dobra, no nie, to nie, łaski bez. Mówię, jest to fajna broń, ale powiedzmy nie jest ona jakimś, nie wiem, nie jest absolutną koniecznością, nawet jeżeli gra się pod magię. Po prostu będę musiał wymyślić jakiś inny sposób radzenia sobie z rzeczami. Z rzeczy, które teraz mam, najwygodniej mi się korzysta z mieczy ogólnie jako tako, czyli musiałbym pewnie któregoś z, nie wiem, rapierów czy innych uchigatan przerobić tak, żeby nie miały skalowania. Ale to na razie jest w kategoriach jeszcze nie wiem, co o tym sądzić. Podnosimy sztandar, przelatują po nas gargulce i lecimy na dół do osiedla nieumarłych. Czemu absolutnie mnie nie dziwi, że tylko w Dark Soulsach 3 póki co przedem? Znaczy nie no, w 1C też przedem pierwszą lokację. Teraz jak o tym myślę. Ja bym chciał się bardzo długo w Dark Soulsach 3,
To mógłbym pójść do tancerki i tam pewnie bym spędził najbliższe 300 lat. Ale to nie jest coś, co mam w planach jako tako. A tutaj zaraz kundle zostaną wypuszczone w świat. Realnie póki kundle się zajmują o czymś innym, to dobrze jest się nimi samemu zająć. Bo tak to jest strasznie upierdliwe. A ci zwykli nieumarli, którzy tu biegały, raczej zostawiają nas w spokoju, więc o tyle dobrze. Tutaj jeszcze chyba psy były, jeżeli dobrze pamiętam. Yep. Trochę jest fajne zademonstrowanie trochę w mechanik, że tak to ujmę, że psy trzymały się tej czaszki, która tam leżała. Ale to jest chyba fajnie. Znaczy póki co ile było? Mniej więcej po 3 śmierci na jedynce i dwójce i 2 na trójce? Jakoś tak. A który z nich żył? Ty żyłeś? Chyba, który z nich się rusza? Ty się ruszasz. Cześć, Jolo of London. Chcę, żebyś mi wiernie służył. Sprawda, w tym realnie mam nadzieję, że nie będzie mi dane korzystać z jego usług, bo jego usługi aktywują się zależnie od ilości naszych śmierci. Ale... Ja i co z nas jest wszystkich świętych, no data idealna. Najgorsze jest to, że chciałem tego streama zacząć o 10. I się tak do tego zbierałem, że streama zacząłem o 15. A nawet po 15. Znaczy wiadomo, gdzieś tam po drodze jeszcze weszło ogarnienie, żeby wszystko działało, tego typu szajsy, tak, ale ten jakoś takie wzięcie, ogarnięcie się już do zrobienia czegoś. Nigdy nie było moją mocną stroną, że się tak wezmę. Chyba, że rzeczywiście miałem, nie wiem, goniące terminy. Czy drugi chyba był, czy nie? Tak, tu jest. Kolega z widmami. Czyli co będzie J-Pop RPG? O ile nic się nie zmieni, to planowo będzie. A nie ma póki co powodu, żeby go nie było, tak powiem. Małe gnojki, które przypominają impy z Elden Ringa. Najgorzej. Chciałem go nie spać tu, albo i nie tu, najwyraźniej. A przynajmniej na dwa hity wschodu, to jest pozytyw. Ten jeden hit potrafi sporo zmienić. Ktoś mnie tu jest. Au, au. Czy jest tu jeszcze jeden? Nie widzę. Ja na dzisiaj to jest takie bardziej na zasadzie, mam cały dzień wolny, stwierdziłem, że ten chcę sobie ogólnie poprzechodzić sousa jako tako, więc ogólnie wszedł mi jakoś sobie do głowy ten pomysł z takim pseudo szufladem. Że w sumie ciekawe jakby to wyglądało, więc na zasadzie bardziej czemu nie. Przy czym nie mogę też zagwarantować, że to będzie jakoś powiedzmy regularnie robione, tak? Bo tak naprawdę jedyny sensowny... Kontrolerze, nie wariuj. Jedyny sensowny termin, kiedy jestem w stanie coś takiego zrobić. Wow! Aż dotrafił. Jedyny sensowny termin, kiedy jestem w stanie coś takiego zrobić, to są... Czemu się tam rzuciło? Piątki? Albo poniedziałki. Au. To było okropne. Myślałem, że ludzie będą siedzieć na cmentarzach. Sporo ludzi podejrzewa, że tak jak ja, mogłobyś na przykład innego dnia. Zwłaszcza tych, którzy, nie wiem, jeżdżą gdzieś dalej, tak? To tego typu osoby często nosiło rzeczy, nie mogą być, dajmy na to, nie wiem, właśnie taki dzisiaj wtorek. Au. Dałem się tym trafić jak kompletny imbecil, bo zapomniałem jak to dokładnie leci.
Macie być mili. Albo i nie. O Boże! To było okropne. A, dobra, to we mnie leci. Bastyckie. Note to self. Rolowanie przeciwników niczym w Elden Ringu nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem, jakie mogę zrobić. A z czego ona dostała? Bo to wyglądało, jakby ona z czegoś dostała. Czemu mój kontroler się zaczyna kompletnie osobowo odłączać? Dobra, wydaje mi się, że tak jestem, to mi nic złego nie grozi, ale na wszelki wypadek... Jebany kontroler. Na wszelki wypadek, żeby nic głupiego się nie działo, to sobie po prostu tutaj usiądę. Bo wydaje mi się, że to może być jedno z tych ognisk, które nie jest bezpieczne. Dunk Memes Remastered. Gdzie ja skończyłem? Czy ostatnio zmemował mnie ten? Ostatnio mnie chyba zmemował Black Knight. Jeżeli dobrze pamiętam. Memuje to mnie też kontroler. Jezu Chryste. Czemu on się tak nagle zaczął się odłączać? To jest najgorsze. Przez większość nie ma, bo całkiem ok, poza tym jednym losowym przypadkiem, kiedy coś mu odwaliło, a teraz nagle. Nope. A dobra, tędy przejdźmy dla własnego bezpieczeństwa. A Jezu, tutaj był jeszcze jeden przeciwnik, zapomniałem o nim. Ulala. Ej, oni sporo biją, chyba podam. Nie mogę ich tak lekceważyć, jak to właśnie robię. Można to ich baktować. Czemu się biegi, dzięki. Spokojnie, jeszcze nie jestem Blightą, więc nie ma potrzeby, żeby... mieć silne... ryby. Halo? O, poison. To się nie skończy dobrze. Zwłaszcza, że poison w tej grze trochę trwa. I też nie za bardzo mamy w tej chwili możliwości, żeby sobie z nim jakoś specjalnie radzić. Więcej humanity. To się zawsze przyda. No i patrzymy na to, że ta, powiedzmy, jedna szósta całego progresu na drzewa tyle HP, to tak się boję. Nie będę kłamał. Często miałem tak, że jeżeli ten... Dajcie mi to, że jeżeli dostałem poisonem od tych szczurów, to po prostu się cofałem do ogniska, bo uznawałem, że... Obraz, ale sorry, mea culpa. I cześć tytanie tak swoją drogą, bo jeżeli się witałeś wcześniej, to musiałem przegapić. Z tego co widzę, to już powinno być ok. Piękny backstabik. O, chyba zdążę. Bałem się, że nie zdążę, szczerze mówiąc. Mam jeszcze połowę poisona i dwa estusy. Nie przekonuje mnie to. Ula, to by nie było mądre. Dobra, weź do mnie, podejść o dominę, bo nie chcę, żebyś przy ścianie był. A, kurde. Jedna rzecz z backstabami, która jest bardzo ważna, to to, że nie można ich wykonywać, jak się ma tarczę podniesioną. Znowu chunk tylko. Goddammit. Liczyłem na to, że może jednak się załapie na tego. Na... miecz. Ale nie, to radzą.
Powinienem się pewnie cofnąć, żeby nie ryzykować. Chcę się cofnąć, żeby nie ryzykować. Nie no, aż takiego YOLO chyba robić nie będę. Czy mam? Mam pomadzone. Nie chciałbym być wreszcie też oskarżany, że uciekam od DS1. Okej, okay, to teraz w sumie wezmę, zobaczę tak z czystej ciekawości tego nieszczęsnego Swayhandera. Na ile on robi różnicę. I chyba muszę zdjąć to, żeby fascelować. Teraz to już będziemy praktycznie w pełni na go biegać. I przy okazji pokażę wam, jak szybkie są UGS-y w tej grze. Spójrzcie, trzymał analog i spójrzcie, kiedy moja postać może się zacząć ruszać. To jednak jest wolne. Wiadomo, że zadaje odpowiednio więcej, tak? Ale jednocześnie spójrzcie, ile staminy to zżera. Ulala. Leć. Halo? Halo? Ke? Ke? Nie będę pytał. Do własnego zdrowia mentalnego nie będę pytał. Dobra. Gdzie tutaj umarliśmy ostatnio? Chciałbym pamiętać, gdzie umarłem. A, ten kolega tam spadł. Okej, już pamiętam. Już wszystko wiem. Spadałem tutaj, kolega za mną spadł i byłem w takim płynnym tekście z jednego fajnego dungeon crawlera. Byłem zbyt pewny siebie i była to dla mnie powolna i jakaś na śmierć. Tak samo jak tutaj będzie, jeżeli się nie odbuduje. Beppo są w dużej ilości gania, we wszelkiego rodzaju sosowe gry. Mogło sprawić, że gracz czuje się zbyt pewnie w miejscach, w których nie powinien czuć się pewnie. Jakby ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę, ale jednocześnie jak się jest w tych początkowych etapach gry, to jest takie poczucie, że no aż głupio, powiedzmy, grać w to powoli i spokojnie. Czy kolega planuje do mnie wrócić, czy kolega nie planuje do mnie wrócić? Chyba nie. A potem zejdziemy do kolegi w takim razie. A nie, ważne, tutaj już do mnie wraca. Cześć. Jest jeszcze jeden. Dobra, czy ktoś jeszcze jest na zewnątrz? Tamten jest. Jest tutaj jeden plecami pies do nas ustawiony. Nie no, oczywiście się śmieje, że pies. Wiecie, śmieszki z Elden Ringa prosto wzięte. Ja nie na nich w większości wypadków da się sensownie wykonać tylko jeden atak bez rolowania. Chyba, że jesteśmy pewni, że go dobije takich tutaj. To wtedy możemy spokojnie wykonywać więcej. Tutaj jeszcze chyba powinien być jakiś przedmiot na dole. Albo to mi się wydaje. No, wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Life Jam. Tam na górze jest przedmiot, ale do niego można się dostać naprawdę późno w grze, więc nawet się tym nie przejmuję. Zejdźmy sobie do tej jaskini. Nie wiem, czy widzicie ten wspaniały twór, który tam siedzi.
Ale on nie chce, żebyśmy tu przebiegali. Więc zastosujmy się do tego, co nas prosi. I zaczekajmy, aż się wypluje z tego, co ma, zanim biegniemy. Bo bardzo fajny miecze Dwarfire Longsword. Jest to generalnie jeden z tych mieczy, który jest całkiem dobry dla tych... dla magów. Bo nie za bardzo wymaga jakichś statystyk, żeby go używać. Jest też całkiem silny. 121 zadaje obrażenia od ognia. Żeś nie umieć. Tylko z tymi obrażeniami od ognia, au. Jest jeden znaczący problem, o którym trzeba pamiętać. Mianowicie, że są w tej grze jakieś beczki z prochem i tego typu rzeczy, które od ognia będą wybuchać. Więc jeżeli zaatakujemy takim mieczem taką beczkę, to ta beczka wybuchnie i zadaje znaczące obrażenia. I to bynajmniej nie tylko przeciwnikom. Nie, to life gem. Nie chcę ryzykować jakiejś głupiej śmierci. Nawet jeżeli on koniec końców był na hita, to w tej sytuacji nie mogłem być tego pewny. Dlatego mam tutaj tarczę. No dobra, to teraz... Teraz chcę Homeward Bone'a... Tak, chcę Homeward Bone'a, bo tam się upiedliwie wraca, szczerze mówiąc. Więc wolę sobie tego oszczędzić. Odpoczniemy sobie. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to... tutaj już nic nie będzie. Poza tym jednym oponentem. A jak wszyscy wiemy, overconfidence. Co ja teraz, jak już o tym myślę? Wiesz co? Daj mnie tego Farosok Stone'a. Wydaje mi się, że jeżeli teraz nią wygadamy odpowiednio dużo, to w ten... O właśnie. To powie nam, że się przenosi stąd. Wydawało mi się też, że dawała pierścień, ale może mi się tylko wydawało. Czy jest powód, żebym miał tego nie nosić? Odbiedę te role, bo teraz mam chyba fast role, jeżeli dobrze liczę. Czy tam na górze coś było? Były drzwi. Nawet były zamknięte. Już myślałem, że były otwarte. Naiwnie. Skąd ty się tu wziąłeś? Czy on naprawdę przyszedł z zewnątrz tylko dlatego, że śmiałem podejść w tą część budynku? Chuju. Anyway, nasza droga prowadzi tędy. Jeżeli ktoś tutaj sobie tak jakoś dziwnie siedzi, to możemy w miarę bezpiecznie założyć, że on wciąż żyje, więc nie radzę. To jest drugi kolega i tu jeszcze jeden będzie leżał. Ja się obijałem po ścianach, ale to nic jakoś bardzo strasznego. Dusza zagubionego nieumarłego. Jest to Fogrid, który na chwilę obecną teoretycznie nic nie znaczy. Warto pamiętać, że w Dark Soulsach 2 Fogrid'y niekoniecznie znaczą to, co w innych częściach, czyli że ej, słuchaj, zaraz będziesz miał bossa, tak? To w tej części akurat nie musi tak działać, więc moje, warto mieć to po prostu na uwadze. Odwalę sobie beczki z trochem, póki jeszcze mogę, żeby łatwiej mi było się poruszać przy tym koledze. Zwłaszcza, że od niego można też mierze odpalić. Roll, roll, nawet nie. Chyba on wykonuje takie cztery cięcia. Znaczy cięcie jedno, zamachnięcie. Ulala. Wstawaj. Estus. Czwarte.
Ez. O, dobra, to teraz tak. Ciebie chcę. Miałem możliwości. Chciałem powiedzieć, że miałem możliwości zabić, ale chyba mi to niestety nie grozi. A to będę chciał to zajść w ten sposób. Czy ja mam jeszcze firebomby w ogóle? Nope. Chyba to spróbuję to zrobić tak, żeby... A, muszę uważać. A Edo, to jest to. Za dużo wszystkich naraz przeciwników. Wezmę sobie jeszcze jednego live jama. Au. Najchętniej bym coś zrobił z tą wajzą, która na górze siedzi, ale nie do końca mogę, to jest ten problem. Chcemy, żeby mi wchodziły kopniaki. Zaraz się jeszcze dowiem, że nie mogę kopać, jak mam sejmite. To już w ogóle będę przeszczęśliwy. Ty, no nie chciał mi wchodzić kopniaki tak nieironicznie. Dobra, teraz problem polega na tym, że chciałbym, żeby kolega nie rzucił bombą, jak tu jestem. Tylko on ewidentnie nie chce rzucić dobrze tą bombą. Rzuć dobrze tą bombą, co? I co, teraz będziesz tylko odchodził? Nie rzuci mnie. Ta gra mnie troluje, kolegowie. Ta gra mnie troluje. A jak podejdę, to mnie... Nie mogę. Nie mogę. Dosłownie, literalnie, nie mogę. Dobra. To koniec. To jest dosłowny koniec, czegokolwiek. Wiecie co? Tak, zrobię dla świętego spokoju. Chyba teraz miejmy nadzieję, że nie spierdolę tego na pokaz. Ogólnie jak wchodzimy tutaj, to przelatuje sobie nasz wspaniały, najlepszy przyjaciel, prześladowca. Do walki z którym będziemy mieli relatywnie mało miejsca, bo jeżeli będziemy za ten... Jeżeli wyjdziemy za daleko w drugą stronę, to czemu ja mam tak mało HP? Czy ja bywałem z kogoś tak? Nie. Może być, że z kogoś tak obywałem. Rol. Dziab. Prześladowca jest ten dobry mem, że on generalnie pojawia się w tylu różnych miejscach, że nauczyć się z nim walczyć trzeba generalnie. Czegokolwiek byśmy nie próbowali. To i ten nie używa swojego najłatwiejszego do parowania ataku. Żartowałem. Ganie większość ataków prześladowcy czy tamtej Persuadera można parować jako tako. Zajmę się faktu, że ja się nauczyłem parować głównie jego szarże i reszty nie chcę ryzykować po prostu. I staram się trzymać tej części areny głównie dlatego, że tutaj jest sporo jeszcze niewstaniętych, że tak tłumimy, zombiaków. Które jeżeli by wstały, to mogłyby nam znacząco utrudnić walkę jakimiś losowymi staggerami, nie staggerami. Oj. Więc wolę nie ryzykować generalnie. Czy to nie było za blisko? Nie, jeszcze nie wstały. Dobrze jest. Tego dźgnięcia musimy unikać, bo jeżeli on nas nim trafi, to raz, że zadaje sporo obrażeń, a dwa, że wzmacnia jego. Więc to jest podwójnie do unikania.
Tutaj powinniśmy w stanie wcisnąć tyle, tak i tak miałem bezpiecznie. Więc generalnie ta szarża to jest absolutnie najlepsze, co nas może spotkać w tej walce, bym powiedział. Tak samo jak ten atak, bo trzecie cięcie w tym ataku się bardzo łatwo doluje do przodu. To nam zostawi też okienko na wcięcie ataku czy dwóch. Fakt, że tutaj akurat leżał puklesz, a nie żadna inna tarcza, też bardzo pomaga. Bo puklesz ma wydłużone animacje na parowaniu. Znaczy wydłużone klatki parowania, to chciałem powiedzieć. Dzięki czemu nawet jeżeli powiedzmy nie mamy idealnego timingu, to mamy powiedzmy większą taką dawkę bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o timing. Nie jesteśmy jeszcze na tyle blisko, żeby ryzykować, glidzić, więc jak już mówiłem. To wciąż nie jest na tyle blisko. Nie mam zamiaru wiwatować swojego zwycięstwa, dopóki on nie padnie. Bo już nawet nie wiecie, ile razy mi się zdarzało, że w takiej sytuacji nie padałem. Przy okazji, jak go pokonamy, to przeciwnicy już niestety sami z siebie wstają. W tym wypadku nawet o dziwo udało mi się ich zgarnąć tak, że jednego zabiłem. No ale generalnie, jeżeli byśmy go tutaj nie pokonali, to on pojawia się później jako boss w tej lokacji. Więc i tak musielibyśmy się z nim użalać, tak byśmy się musieli z nim użalać. To kwestia jest tego, czy załatwimy go tutaj, czy nie tutaj. I generalnie, jeżeli umrzemy tutaj chociaż raz, to on się już więcej w tym miejscu nie pojawi. To też warto odnotować. Anyway, czy tutaj mogę bezpiecznie spaść? Nie chcę ryzykować, bo mam trochę za dużo dusz. Chciałbym w miarę możliwości ten głupi skrót odblokować. Tylko do tego potrzebowałbym firebombek. Czy koleżanka na górze sprzedaje firebomby? To jest bardzo ważne pytanie. No generalnie mówię, biorąc pod uwagę, że z Persuadem walczy się masę razy w tej grze, nie pamiętam jak w oryginale, ale w Skolarze na pewno, to... Boże, nie 95, to naprawdę warto się tego nauczyć jako tako. W sensie padowania konkretnie. Bo ono znacząco ułatwia walkę i daje ogromne okienka na to, żeby zadawać mu obrażenia. Nawet jeżeli, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie go ripostować, takich ma to miejsce na przykład w DS1 czy w DS3. W drugiej walce parowanie pozwala też na jedną bardzo śmieszną rzecz, o której pewnie Sevik przynajmniej raz kiedyś wspominał jako anegdotce. Ja trochę sobie nie potrafię mówić. Nie potrafię też nie umierać. Mianowicie w tamtym miejscu, gdzie walczy się normalnie z Persuadem, znajduje się balista. Jeżeli się go sparuje, to ile on czasu jest zastagerowany daje tak na styk czasu, żeby podbiec do balisty i w niego strzelić. I takie użycie balisty potrafi mu zadać spokojnie 2/3 HP-ków. A muszę jedną rzecz szybko zerknąć, żeby nie zrobić żadnej głupoty. Bo chcę wiedzieć, ile potrzebuje iframe'ów. Znaczy inaczej, ile potrzebuje agility na iframe? O, to jest lepsze określenie. Mam agility 86, czyli mam w tej chwili 8 iframe'ów na dolu, co jest strasznie małą wartością. Idealnie chciałbym mieć pewnie 13, a do tego potrzebuje mi 105 agility. Agility zwiększa się z najlepszej statystyki w grze. Przy 90 mam 9, czyli to
Trochę wciąż mało. Bo zmienia nieco statystykę, co trzeba. Matko Boska. Agility 96 to już mi daje 11 iframe'ów, czyli zauważalnie więcej. Gani, ja trochę memuję oczywiście, tak, ale rzecz jest tego typu, że Dark Souls'y dwójka uzależniły ilość klatek nieśmiertelności od tego, ile się ma punktów w jakiejś statystyce, więc jeżeli chce się grać wygodnie, takich zazwyczaj się gra, to zazwyczaj właśnie używa się pierwszych poziomów na wydanie punktów w Adaptability, tyle, żeby mieć odpowiednie wartości. Granie tyle, ile teraz mam, daje mi 11 iframe'ów, czyli odpowiednik medium. Medium roli z Dark Soulsów 1. Medium role z Dark Soulsów 1, jak dla mnie osobiście, były nieco za wolne, powiem szczerze. A ja to ty tu byłeś. Czy mi się wydaje, czy szedłem nie tu, gdzie trzeba? Chyba tak. Nie, szedłem nie tu, gdzie trzeba, bo chciałem być tu. No właśnie zastanawiałem, czy kolega żółw tu spadnie. A ewidentnie chciał to zrobić. Czy ja zdążę wejść na dominę? Zdążyłem! Ha, ha, ha! Na szczęście żółwie nie potrafią wejść po dabinach, prawda? Ale żółwie, nie? Zastanawiam się w sumie, czy jeszcze ten puklerz jest mi potrzebny. Teraz jak o tym myślę. Znaczy nie, że bym korzystał z dwóch tych. Oj. Bo na chwilę obecną i tak nie mogę, powiedzmy, dual wieldować za bardzo. Znaczy dual wieldować, power stensować, to bardziej o to mi chodzi. O, moja HP. Dajcie mi się wyleczyć. Ani tutaj jest sporo miejsc, które można, tak powiedzmy, ogarnąć. Można sobie na przykład tutaj spaść. Przy czym mi tak naprawdę najbardziej zależy, żeby tutaj skoczyć i się pierdolić do wody. Tej drugiej części nią się nie przejmuje, się pierdolę głupotę. Ale najważniejsze jest, żeby dostać się tutaj. Ej, spójrzcie, ale ładny prze... Jeżeli byśmy nie pamiętali o tym głazie, to bardzo łatwo jest od niego po prostu umrzeć. A tutaj natomiast mamy NPC, z którym możemy pogadać. Planuje on zająć się kartografią w tego wspaniałego świata, kim jest Zang Lake. I posiada on rezydencję w My Journey. Do której to właśnie dostaliśmy klucz. W tej rezydencji można znaleźć jakiś tam fajny dobiad, więc polecam się tam przejść przy okazji. No dobra. Jeżeli chodzi o ten fragment tej lokacji, to tutaj zamina właśnie. Brakowało mi jej. To z takich ważnych rzeczy, które chcę tu zgadnąć, to będzie wszystko, bo teoretycznie można jeszcze tutaj na dół sobie spaść, tak? I tutaj coś kombinować, ale tak naprawdę nie ma za bardzo powodu, żeby to robić. Więc ja się raczej też trzymam od robienia tego. Try, destroy. Ale zniszczone. Tutaj teoretycznie też można spać, ale nie gwarantuję, że już wyjdziecie gdziekolwiek z powrotem. A to raczej nie jest coś, co można by chcieć powiedzieć komuś w Dark Soulsach. Bilecik w jedną stronę, nie polecam. Mógłbym wrócić na górę, zająć się tym kolegą z firebombami, ale... Też nie będę kłamał. Użalanie się z 7 mobkami, które tam siedzą, nie jest tym, o czym w tej chwili marzę, więc po prostu sobie tak zejdę. I wejdę tu. Ten kolega już nie ma tarczy, na szczęście, w przeciwieństwie do tej łajzy.
O, nice. To pozwala mi ripostować. Właśnie zastanawiałem, czy tutaj przebicie komuś tarczy pozwala na ripostę, czy nie. To nie jest oczywiste, bez poza. Hej, spójrzcie, to bardzo dobry kolega. Nazywa się Pate. I poluje na skarby. Ostrzega nas przed bandytami. Bardzo miły kolega. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see. The rather brusque fellow tried to swipe the loot. I still have the gem's ring. Ojej, to bardzo miłe. Jak swoje wygło, on nie żartuje. Tak, żeby nie było wątpliwości. Wypuść mnie stąd! No i teraz stąd wyjdzie cała masa przeciwników. Skąd powiedziałbym, że dobrze jest walczyć przy drzwiach, ale najpierw... Znaczy, pamiętaj, metoda na walczenie z nimi przy drzwiach jest dobra, o ile, powiedzmy, zdążymy. Co nie jest oczywiste. Dobra. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego użyłem Life Gema, który leczy mniej, a nie Estusa, odpowiedź będzie bardzo prosta. Life Gemy mają dużo mniejszy czas użycia. Na sam moment, zgadnijcie, od czego zależy to, jak szybko używają się Estusy. Macie jedną szansę. Spoiler, wspominałem już o tym dzisiaj. Jop, adaptability. Akurat to już moim zdaniem jest absolutnie okropne, aczkolwiek jakby też jednocześnie jestem w stanie zrozumieć, że powiedzmy chcieli w ten sposób jakoś rozróżnić między tymi szybkimi, wolniej leczącymi i wolniejszymi, ale mocniej leczącymi, tak? Nie mówię, że to jest to takie PSS złe, ale... Powiedzieć też, że jestem wielkim fanem etki rozwiązania, byłoby sporo nadużycie mi za Wallhead. Oni nie kłamią. Reasumując, Dark Souls 2 mają jeszcze jeden bardzo ciekawy gimmick. Mianowicie część drzwi będzie się otwierać tylko na wciśnięcie przycisku A. Albo X, jak to woli. Czyli jeżeli dajmy na to wciśniemy atak, spróbujemy zaatakować drzwi, przerolujemy się, cholera wie co jeszcze. Nope, nie przejdzie. Dosłownie konieczne jest wciśnięcie przycisku, które jest odpowiedzialne za interakcję jako taką. Owszem. Nie widziałem go. I dostajemy Whiteside Soapstone. I teraz już teoretycznie możemy się koopować i nie powiem, że serwery nie działają, bo niedawno je wznowili. Aczkolwiek z tego, że no ale jestem na singlu i raczej nie... Zazwyczaj nie gram z randomkami jakoś, tak powiedzmy, więc nie czuję jakoś silnej potrzeby, żeby się do ludzi przywoływać. Tutaj trzeba bardzo uważać, jak się wchodzi, bo... Na wejście dostajemy przepyszne balisty. Dostajemy też mój grid 9001. Czyli to co zawsze. Bo zawsze myślę, że i tak jeszcze wcisnę ten jeden atak. Tak, i on wystarczy, żeby zajść tych przeciwników. Oczywiście, że tak. Jak widać, niekoniecznie tak działa. A, parę rzeczy. Można też tutaj zejść piętro niżej. Spadek sam zadaje mi obrażenia, na szczęście nie. No dobra, co my tu mamy? Mamy na pewno drewnianą skrzynię, którą jak otworzymy, to w środku jest pułapka, więc trzeba zarolować. A w środku odłamek tytanitu.
O, to powiedzieć, że które z tych drzwi są jeszcze. Znaczy, które z tych ścian jest jeszcze niewidzialną ścianą. Ale jednocześnie głowy sobie za to uciąć nie dam. Bo tak, te drzwi są zamknięte. Ja z drugiej strony. Wciskanie A na pałę kompletnie nie działa. Mamy jeszcze te wspaniałe otwory, w które możemy włożyć kamień Fadiasa. Które pokaże nam, gdzie trzeba ten otworzyć. W środku znajdujemy dwie drobne znajdźki. Pierwsza z nich jest pieśń Florentiego. A w drugiej sztaba Tytanitu. Czyli coś, co generalnie nie będzie nam potrzebne, ale akurat pieśń jest bardzo fajny, bo szybciej nam się stamina odnawia. I biorąc pod uwagę, ile mamy equiploadu, to nie ma żadnego powodu, żeby z niego nie korzystać. Ale dobra, tutaj to będzie wsio w takim razie. Możemy sobie for memes and giggles strzelić. Teoretycznie, gdyby się grało w koopie, to można tak celować swoich najlepszych przyjaciół. I przysięgam, że nikt nigdy nie celował swoich dobrych kolegów balistami. Jestem pewien, że gdyby Sevik tutaj był, to by się ze mną jak najbardziej zgodził. Na szczęście Sevika nie ma, więc nikt nie potwierdzi historii o tym, jak to przyjaciele umierali od balist. A propos celowania. Tutaj trzeba mocno uważać, bo koledzy lubują się w rzucaniu ognistych bombek. Znaczy, powiem polega na tym, że tutaj ja z jednej strony bym chciał, żeby oni rzucili te bombki w stronę tych beczek, z drugiej strony nie jestem pewien, czy się zdążę oddalować. A to? Tutaj da szale dorzucić? Okej, okay, ten da. Au! To się nie zdetonowało. Holy fuck. To się zdetonowało. Czuję się oszukany. Czuję się bardzo mocno oszukany. Anyway. Dostajemy W. Au. I dostajemy tarczę. Tak, WAU jest istniejącą rzeczą i proszę nie kwestionować WAU-a. WAU to bardzo ważna rzecz. Klejnot życia i kość prowadząca do domu. Moje znienawidzone duo. Nic tak nie wkurwia jak dwóch żołnierzy z tarczami, którzy stosują formację żółwia. Oni dosłownie potrafią sami siebie nawzajem blokować. Także tylko jeden z nich może dostawać obrażenia. No i tu jest kolega żółwidło. Ulala. Ulala! To było straszne. Odchodzi ze stecką świątynią w połę. W dużym skrócie masz ileś tam wypadów, bodaj 12 do świątyni, w której to odblokowujesz sobie jakieś tam dodatkowe pokoje, one mają swoje własne różne nagrody. I po tych 12 wypadach idziesz do tej świątyni teraźniejszości, gdzie tak jakby masz te wszystkie pokoje, które odblokowywałeś przez te 12 wypadów. Dobra, tutaj chcę to zrobić tak bezpiecznie, jak to tylko fizycznie możliwe. Żartowałem najwyraźniej. Holy fuck, byłem pewien, że spadnę. Te 12 wypadów się resetuje. Dopóki nie... Albo nie otworzysz świątyni, albo nie zrobisz z niej przedmiotu, bo jak skończysz całą dwunastkę, to Alva ci powie, że możesz zrobić z tego przedmiot, którego potem użyjesz w formie, powiedzmy, takiej mapy.
jako tako. Więc raczej nie ma powodu, żeby ich nie robić, znaczy... To już bardziej takie kwestie optymalizacyjne, w które nie chcecie za bardzo zagłębiać, żeby nie mieszać, tak? Ale nie ma powodu, żeby ich nie robić, bo jak już skończysz, to możesz to sobie potem podłożyć po prostu jako ten... jako przedmiot. Znaczy zmienić to przedmiot, to chciałem powiedzieć. Dobra, ognista strzała. Tu sobie drzwi otworzę, żeby skrócidło mieć. I lećmy na dół. Jeszcze 9. No generalnie one zazwyczaj, jeżeli nic się kompletnie nie zepsuło, to są po 3. Więc potrzebujesz 4 razy mieć alwę w danej lokacji, żeby mieć pełną świątynię. Tu jest kolega. O tym też bardzo łatwo zapomnieć. Drzwi są zamknięte, mamy dwa znaki przywoływania. Jednym z nich jest Pate, który nam przy chwilę bardzo wydatnie pomógł, a drugim Sersot Let. Szczerze mówiąc, nigdy nie pamiętam, bo Dark Souls 2 mają taki bardzo specyficzny system, w którym to trzeba przywoływać NPC-ów do walk z bossami. I nigdy nie pamiętam, których NPC-ów trzeba przywoływać i gdzie ich trzeba przywoływać, powiem szczerze. Więc nie będę kłamał, że musiałbym takie rzeczy sprawdzać, googlować, jak zwał, tak zwał. Wydaje mi się, że tutaj akurat ani Lueta, ani Pejta nie trzeba było, chociaż co do Pejta nie jestem pewien. No i tutaj już jako tako jest Foggate, czy którym mamy właściwego bossa. Olbrzymy z rządzą krwi. Z dziurą. Patrzcie, jaka ładna dziura. Chłop, który był tak przybity drzewem, że się ruszyć nie mógł, ale jak tylko nas zobaczył, to jest kompletnie wkurwiony. No i dobra, generalnie strategia na niego jest bardzo prosta. Nie, nie bijcie go buklerzem. Nie robcie takich niemądrych rzeczy jak ja. No, generalnie najlepiej jest mu stać, powiedzmy, jakoś między nogami w miarę. Wtedy on sobie może postąpać, tak jak to robi teraz, ale wystarczy wtedy odejść na chwilę. Bo on sobie obie stąpnie losowo ilość razy, gdziekolwiek między 1 a 3. To mnie powinno trafić chyba. Ale to mnie ewidentnie trafiło. Powiedziałbym, że nie boję się zużywać life gemów, bo wierzę, że z czasem będę coraz mniej na nich polegał, tylko bardziej na estusach. W momencie, kiedy ostatni olbrzym spadnie tak mniej więcej do połowy HP, to wyrywa sobie w rękę i zaczyna nią machać jak maczugą. Na szczęście jest już też wtedy w miarę blisko śmierci, więc nie jest to nic jakoś bardzo strasznego. A to po śmierci fajnie. Śmierć to... Śmierci doznała moja stamina. Co do bossów w Dark Soulsach, dwójce, to jest jedna bardzo ciekawa rzecz, na którą większość ludzi narzeka i absolutnie się z tego powodu nie dziwię. Mianowicie, że większość bossów łączy dwie cechy. Jedna to, że są humanoidalni, a druga to, że można unikać ich ataków po prostu biegając w ich prawo, że tak to mówimy. Znaczy, jeżeli stoimy do nich przodem, to w nasze prawo. I to jest metoda walki, która sprawdza się nieprzyzwoicie ten często. Czy to dobrze, czy źle? Ciężko stwierdzić. Moim zdaniem nie do końca, ale mech. Jak tak jest, to co ja mogę? W każdym razie mamy tutaj deżywi. A, tutaj był. Właśnie wiedziałem, że to jest jeden przeciwnik, nie mogłem go wzrokiem wyłapać. A, powoli mi się miecz niszczeje.
Niestety. Sobie wezmę go, zamienię na ten, na sejmiter. Tutaj mamy dwóch kolegów, bo jeden jest ten. Też z tego co widzę, sejmiter trochę mnie jednak zadaje niż tamten miecz. No ale nic to. Nie sięgnę, co? Op. Ach. No i tu byśmy normalnie mieli Alenę do walki z Pursuerem, a że pokonaliśmy go wcześniej przy pierwszym spotkaniu, to teraz jest tutaj kompletna pustka. I możemy sobie po prostu przebiec. S? Zgadzam się, S. I tutaj rzeczy, które jeszcze zostały, można spaść tutaj. Czy tu coś było, czy tu coś było, bo nie chcę, nie będzie mi się chciało raczej wracać tutaj ponownie. Nie, to już chyba tylko tu. To jest taki bardzo fajny zestaw, powiedzmy, rzeczy. Jest to dla mnie taki zestaw, który jest dobry na pierwsze przejście, tak jakby, bo on moim zdaniem nadaje się do tego idealnie, tak? Jest to... Gdzie jest ten? Dark Laces. Wymaga 25 siły, 20 dexa, skaluje głównie z dexem, jest great swordem, czyli nie jest ani za wolny, ani za szybki. Do tego cały zestaw z angielski jest całkiem dobrym pancerzem, plus ma tarczę 100% bloka, co w DS2 nie jest oczywiste. Więc takich czasami się mówi w DS1, że z tej sordy są noob sordy, to tak tutaj Zangleik set może być uznawany za taki, powiedzmy, noob set. Wiadomo, że nie jest on takim automatycznym wygrywaczem czy coś, ale ten, ale jest ogólnie w miarę wygodny w użyciu, przydatny. Grało mi się z nim dobrze za pierwszym przejściem, tyle mogę powiedzieć na pewno. Jeżeli wejdziemy sobie do gniazda, to przejdzie pana skoczydło i nas zabierze w Sinodal. No bo lubię te soła stresy, jakby nie patrzeć. W sumie zawsze mam dylemat, jeżeli chodzi o te południowo... Znaczy południowo, środkowo i południowo amerykańskie cywilizacje. Jeżeli chodzi o to, czym się różni od siebie Majowie, Aztekowie, Inkowie. Pewnie ktoś, kto się zna bardziej w temacie, zaraz będzie oburzony, że jak można mieć coś tak oczywistego, ale dla mnie to aż tak oczywiste nie jest, tak powiem. Odpalamy sobie ognisko, cofnę się do Farfire. Nie, to długo już siedzę w tym DS2. Zaraz będzie czas to zmienić. Otworzymy drzwi Lenigastowi, żeby miał swoją kuźnię. Dostajemy łuk, jeżeli chcielibyśmy sobie potrzebować strzałami. Jak wszyscy wiemy, strzały w Dark Soulsach jakikolwiek są kompletnie bezużyteczne, więc nie warto nawet próbować. Lenigastowej do kuźni. Okej, okay, czyli pogadam później, to najważniejsze. To jeszcze pytanie, czy ty masz coś dla mnie? Coś nowego przede wszystkim? Nie. Okej, okay, czyli nic nie masz. Chyba, że ja z tobą pogadam. Okej, czyli nic nie masz. Dobrze, nie, to nie. Łaski bez. Zastanawiam się, czy mogę dobić jakieś statyki tak, żeby mieć tego. Tyle statów, ile trzeba. Potem było 20-25 bodaj, to ni chuja. Potrzebuję 11 siły i 9 dexa. Ulala, dużo. Bo tyle, ile mam obecnie adaptability, chyba mi wystarczy, biorąc pod uwagę, że żeby mieć więcej agility... Potrzebowałbym... ogólnie jest na to taka śmieszna formuła. Czekajcie, ja wam ją przekleję na czat. Cześć, Tafik. Dlaczego DS2 grasz w kategorii DS1? Bo nie ukrywam, że ciężko by mi było zmieniać kategorię jakoś tak regularnie, a
Cały Steam polega na tym, że jeżeli umrę w jednej części Dark Soulsów, to przechodzę tak jakby do kolejnej i zapętlam się między trójką a jedynką. Więc to bardziej tego typu kwestia. A niestety nie da się ustalić takiego jak seria Dark Souls albo coś w tym deseń. Także na podstawie tego mogę wnioskować, że każdy punkt adaptability daje mi 3/4 agility. Czyli żeby mieć 105, na którym mi zależy, potrzebowałbym dodatkowe 12 adaptability, jeżeli dobrze liczę. No jakoś tak. To jest dość sporą inwestycją, więc na razie chyba poprzestanę na tym. Aba, dajmy sobie, bo niech będzie na razie te 20 deksa. O tak zróbmy. Jednocześnie też nie będę kłamał, że nie czuję się na tyle komfortowo, jeżeli chodzi o mój gameplay, żeby móc tak w miarę bezpiecznie zmieniać gry, bo wiem, że zostanę w nich na dłużej. Jakkolwiek źle to nie zabrzmi. Zresztą no, parę już śmierci dzisiaj mieliśmy, więc wiecie zapewne o co chodzi. Kluczem, który dostaliśmy od kartografa wcześniej, otwieramy sobie tutaj rezydencję. Nie ma w niej jakoś super dużo rzeczy, ale parę z nich się znajdzie, na przykład kamień Fariosa. Fariosa, Jezu. Nigdy nie przestanę tak mówić, bo może doskonale wiem, że to nie jest kamień Fariosa. Tutaj na mapie będą się rozpalały ogniki w zależności od pokonanych bossów przez nas. Z czego Lost Giant był jedynym, który się do tej mapy liczy. No ale natomiast czeka na nasz szkielet. Wiecie, jak fajnie się paruje szkielety? A szkielety jeszcze tego nie wiedzą. Na szczęście te szkielety należą też do tych, które po prostu umierają, jak się je zabije, a nie próbują wstawać jakieś 17 razy. Czy to coś jest skrzynka? W tej skrzynce chyba był item do respeków, jeżeli dobrze pamiętam. Si, solvesel. Solvesele są po to, żeby zanieść je tym babciom, które są na początku gry. I dzięki nim możemy zinspekować nasze statystyki. No dobra. To w takim razie pytanie, co dalej? Na pewno chcę wrócić do Emerald Heraldki, żeby dała mi ulepszenie do Estusa. Im więcej Estusów, tym lepiej. A tak, to chyba będziemy lecieć do Lost Bastille. Tak, tak, szal, dawaj. Oddaj. Lecimy do Lost Bastille, bo czeka nas kolega, którego żeśmy bardzo dawno nie widzieli. I to tak praktycznie tuż za rogiem. A tutaj trzeba w miarę dookoła to obejść. Teraz pytanie, czy... Nie, wydaje mi się, że tutaj można było spokojnie ten tutaj zejść. Au. A? Najważniejsze jest zrobić to, co ja właśnie teraz zrobiłem i... zrzucić tam beczkę. Na dole jest cała horda psów. Więc jeżeli nie zrzucimy w ten sposób beczki, to będziemy musieli się użalać z każdym z nich osobna. Nie zaskoczę was pewnie stwierdzenie, że absolutnie mi się to nie widzi. Tutaj mam bardzo ładną skrzynkę w rogu. I niepokojący odgłos za nami, którym kompletnie nie powinniśmy się przejmować. Żartowałem, to pysłed. I tym razem nie umiem parować. Żartowałem. Nie wykorzystałem timingu na leczenie. Oby się to źle nie skończyło. Daj life gema. Z jednego hita wcisnę. Za blisko stoję. Do przodu. Tego typu dźgnięciami się nie powinniśmy przejmować. On to jest tak na razie też w swojej tej, powiedzmy, silniejszej formie, co widać po tych ciemnych oparach, które się z niego unoszą.
Więc to też trzeba mieć na uwadze. Plus to, że arena, na której walczymy, ma dziurę. O, jeżeli on zacznie robić coś w ten sposób, to trzeba przebiec za niego. A co daje nam przy okazji możliwość ściśnięcia mu darmowego hita czy dwóch? Rol. A tak. Pary. W idealnym świecie pewnie bym się teraz schował, żeby założyć pierścień, który właśnie zdobyłem. Może przeklinać pary spróbuję? Ale to trochę ryzykowne też. Przeratowałem. Chyba to Silver Serpentling takich DS3 zwiększy nam to, ile dusz dostajemy za przeciwników. A że Persuas wciąż ma status takiego, powiedzmy, przynajmniej pseudo-bossa, to opłaca się to jednak. Chyba wydaje mi się, że jeszcze jedno pere i powinno być ok. Wow, to było niebezpieczne. Chyba mogłem go dobić, ale nie jestem pewien. Wiedziałem! Kurwa, ja wiedziałem, że coś tak kończy. Wciskałem rola i już wiedziałem, że spadnę. Nie, serio, to ja już widziałem w głowie ten obraz, że ja spadam. Ja wiedziałem. Kurwa. Anyway. Dawaj tam nie deszcze. Dobra, gdzieśmy byli, cośmy robili? Byliśmy tu, kolega z tyłu nas nie gnębił, mamy uchigatany. Wolałbym mieć lepsze miejsce, prawda, ale może być i ten od biedy. Tutaj niestety co, ale są, co mnie zawsze straszliwie irytuje. Na szczęście, jak już zgadnęliśmy stąd wszystko, to trzeba to, da się je w dużej mierze pominąć. Jeżeli dobrze pamiętam. To, że tam coś leży, czyli ewidentnie nie zgadnąłem wszystkiego tego, co trzeba. I jest mi smutno z tego powodu. Tak samo jak jest mi smutno, że znowu się tu upierdoliłem. Jeszcze się upewniałem, czy na pewno ten, czy na pewno obraz zmieniłem. Ale tym razem mi się udało to zrobić, więc nieźle. Dobra. A teraz tak, problem na pewno leży w tym, że moje, właśnie moje dusze są w miarę bezpieczne. Tylko i tak tam tu Wise muszę zabić, bo obok nie jest ten. Obok nie jest S. Upgrade do Estusa. Chciałbym się nauczyć kiedyś rzucać firebombami na kontrolerze. Bulala. To było prawie dobre. O. Wes. Może jakbym go po cichu zaszedł? A kurwa. Tutaj się udało. Ile? Monka giga? Monka giga? To na moment jeszcze usiądę przy ognisku. Dobra, gdzieśmy byli, cośmy robili. Wypierdoliliśmy się ostatnio jak kompletne imbecyle na dół. Już pamiętam. Wyśmienicie. To nie jest coś, co chciałem pamiętać, ale już to pamiętam. Ha, ha, ha. I poważnie się zastanawiałem, czy na pewno swój handel jest rzeczą, której chcę używać. Ale spróbujemy trochę z nim pobiegać. A z drugiej strony... Po pierwsze to, ile on staminy zużywa, a po drugie to, jak wolny jest. Naprawdę mnie do tego zniechęca. Na włócznie pewnie Dexa nie mam. Da, wiesz co, dajcie mi Roxodę po prostu chyba jednak. Nie chcesz spać może? Okej, chcę spać. Wyśmienicie.
Oczywiście, że nie, kurwa, za to. Matko boska. Czemu te szczury jedne na hita poisonują, Boże? I czemu w Dark Soulsach jeden jest ten 30% kapa na w te, na fastrole? To jest okrutne. Znaczy jasne, można powiedzieć, że a przecież nie musisz fascelować, ale z drugiej strony dodżowanie bez fasceli jest trochę bolesne. Przynajmniej moim zdaniem. Nie, no, przysięgam. Tym razem na pewno szczur mnie nie spozycjonuje. A jeżeli to zabito, rozważy ceremonialne wpierdolenie się w dziurę. No mówiłem, że nie będę tak robił. Gdzie jest drugi szczur? Ja się grzecznie pytam, tu jest drugi szczur. To jest trzeci jeszcze. Miałem mało staminy, więc było blisko, żeby mnie jeszcze dziabnął. Czy ja zabiłem w końcu w ogóle tego? Tego Great Knighta? Chyba tak. Znaczy Black Knighta. Nie, zabiłem go, tylko nie, byłem otruty i nie miałem jak ten. Jakiś dalej, już pamiętam. To mnie nie trafiło. Nie dam sobie mówić, że to mnie trafiło. No dobra, to tak. Fajnie było zająć się kolegami, którzy są po boku w miarę możliwości. Halo? Nieironicznie mogę uważać, że to jest moment, kiedy pora na przerwę. Jak tak patrzę na to, co się dzieje. Nie, wydaje mi się, że sobie na dzisiaj skończymy tak, żeby już nie przedabrzeć, nie robić głupich rzeczy przez to, że za długo gram. Generalnie nie wiem, na ile regularnie to będzie. Nie planuję, żeby to był póki co jakiś taki regularny punkt mojego programu, ale na jakiś czas na pewno będę próbował gdzieś to wcisnąć. Biorąc pod uwagę, jak to zazwyczaj bywa z harmonogramami, Jezu Chryste, nauczę się mówić, to prawdopodobnie jeżeli to będzie, to jakoś poniedziałki albo w piątki, przy czym mówię, na chwilę obecną nie ma planów, żeby to wcisnąć tak na stałe, regularnie. Jeżeli też miałoby się zmienić, to będę dawał znać. A ja to normalnie w J-popowe RPG. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.